Dzień dobry Państwu. To jest nowy tydzień, ale stare problemy w Polsce związane z polityką i epidemią koronawirusa. O tym będziemy dziś rozmawiać. Będziemy analizować rzeczywistość polityczną, która de facto powinna była zmienić się przez ostatnie kilka dni, ale jesteśmy w punkcie wyjścia. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy będą wybory prezydenckie, kiedy będziemy mogli oddać głos. Czy będziemy mieli starych czy nowych kandydatów, czy może starych połączonych z tymi nowymi. Czy będziemy głosować korespondencyjnie, w sposób tradycyjny, czy też może będzie to system mieszany. Pytań się mnoży, odpowiedzi coraz mniej. Mamy pad w Sądzie Najwyższym, mamy zaskakujące stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w związku z właśnie wyborami prezydenckimi. No i teraz pytanie, co w poszczególnych sztabach wyborczych? Czy będą zmieniać kandydatów? Czy pojawią się jacyś nowi? Dziś zaczynamy od przepytywania sztabu Koalicji Obywatelskiej, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia oraz człowiek, który może nie gra tam pierwszych skrzypcy, ale jednak jest bardzo ważną postacią w sztabie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. No i teraz oczywiście pojawia się pytanie, czy jakkolwiek strategia koalicji będzie zmieniona, no bo sondaże Małgorzaty Kidawy-Błońskiej lecą na łeb na szyję, mówiąc delikatnie. To jest super raport. Kamila Biedrzycka, zapraszam Państwa na najbliższe niemal 2 godziny. Startujemy w poniedziałek już teraz. Ale
Ale zanim twarda polityka, to oczywiście te najświeższe dane, które dotyczą liczby zachorowań na koronawirus. Przypomnę Państwu, one są z 17.30, z wczoraj, podane przez Ministerstwo Zdrowia. W trakcie programu oczywiście te liczby będą się zmieniać. My na bieżąco będziemy je Państwu przekazywać. W tej chwili, zgodnie z tymi najświeższymi informacjami, mamy 15 996 osób zakażonych COVID-19, 800, dokładnie 800 zgonów spowodowanych tą chorobą i 5698 osób, którym udało się walkę z koronawirusem wygrać. To są te najświeższe informacje z Ministerstwa Zdrowia, z resortu Łukasza Szumowskiego, który ostatnio powiedział, że jesteśmy między szczytem zachorowań a wygaszeniem epidemii. Jeżeli Państwo mają pomysł na to, co miał na myśli pan minister, czekamy, proszę pisać w komentarzach, bo naprawdę głowiliśmy się bardzo długo nad tym, co pan minister miał na myśli, ale nie przyszło nam nic do głowy, więc ja mam nadzieję, że może Państwo będą wiedzieć więcej na temat tego, o czym mówił tak naprawdę profesor Łukasz Szumowski. Mamy zakaz cywilnego ruchu lotniczego, który został przedłużony do dnia 23 maja. To jeszcze jest jedna taka ważna informacja dotycząca tego, co dzieje się w Polsce. Z Polski przenosimy się do Wielkiej Brytanii, gdzie ten, który chorował na koronawirus, więc wie, jak trudna jest to sytuacja, Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, powiedział prosto, to nie jest jeszcze moment, to nie jest dobry czas na zakończenie lockdownu. Powrót do szkół, otwarcie sklepów możliwe dopiero od czerwca, zdaniem Borisa Johnsona, oczywiście pod warunkiem, że liczby zgonów, liczby nowych zakażeń będą spadać. Co dalej u nas w Polsce z wyborami? To jest pytanie, na które dziś będziemy w Super Raporcie odpowiadać. Przypomnę Państwu tylko, że o tym wspomniałam na samym początku, że Państwowa Komisja Wyborcza uznała, i tu posłużę się, pozwolą Państwo notatkami, żeby być precyzyjną, że w wyborach zarządzonych na 10 maja 2020 roku brak było możliwości głosowania na kandydatów. To wiemy. I teraz PKW idzie taką logiką. Fakt ten równoważny jest w skutkach z przewidzianym w artykule 293 ustęp 3 kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. Czyli według PKW mieliśmy 10 kandydatów zarejestrowanych, ale ponieważ nie było można na nich głosować, no to de facto tak jakby ich nie było. To ma umożliwić wyjście z tego pata wyborczego i jest to taki ukłon bez wątpienia w stronę Prawa i Sprawiedliwości, w stronę partii rządzącej, która liczyła na Sąd Najwyższy, ale się przeliczyła, ponieważ Sąd Najwyższy powiedział nie, nie, moi drodzy, to nie będzie tak, że dwóch polityków ustala, co ma orzec Sąd Najwyższy. W związku z tym blady strach padł na partię rządzącą i PKW, jak Państwo widzą, wyciąga rękę, twierdząc, że mimo, że było 10 kandydatów, to tak naprawdę ich nie było. W związku z tym marszałek Elżbieta Witek ma taką otwartą drogę do tego, żeby te nowe wybory, czy tam nowy termin, to już jest kwestia terminologii notabene, rozpisać i zarządzić. Czekamy oczywiście na informacje z Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że najprawdopodobniejszym, najbardziej prawdopodobnym, ładniej to brzmi, terminem wyborów prezydenckich, nowym terminem to jest 28 dzień czerwca. To jest Super Raport, zaraz przenosimy się do redakcji Super Ekspresu na ulicę Jubilerską. Do zobaczenia. Witamy oczywiście naszych widzów, wszystkich tych stałych, których już bardzo dobrze znam i których niki, jak to się mówi, pamiętam, tych nowych również. Witamy wszystkich na stronie głównej SE.pl, witamy wszystkich na czacie i nie tylko na czacie, na naszym kanale Super Ekspresu na YouTubie. Pytają Państwo o długopis. Nie jest od Szymona Hołowni, tak jak Państwo sugerują, jest od Michała, mojego wydawcy, bo ja dzisiaj zapomniałam po prostu, więc nie ma tutaj żadnych politycznych podtekstów. Proszę się ich nie dopatrywać. Jesteśmy absolutnie apolityczni i bezstronni. To Państwo podejmują decyzje. My jesteśmy tylko od tego, żeby przekazywać Państwu informacje. Corwin Rapper, czy oglądaliście? Pyta pan Jacek. Oczywiście, że tak. Wszystko będzie. Rapujący Janusz Korwin-Mikke w naszym programie też się dzisiaj pojawi, więc zachęcam do tego, żeby z nami zostać. Ale przed rapującym Januszem Korwin-Mikke Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego dziennika Super Ekspres, czeka już na Państwa dzisiaj przy ulicy Jubilerskiej. Dzień dobry, Janku, witam Cię.
Dzień dobry Kamilo, dzień dobry Państwu. Mnóstwo ciekawych informacji dziś u nas. Tych tematów rzeczywiście do opowiedzenia i przeanalizowania mamy trochę. Zaczniemy od Krystyny Pawłowicz, która... Dobrze, bardzo chętnie. Chętnie, która właśnie wróciła, że tak powiem, w sobie dobrze znanym stylu i z przytupem, można powiedzieć. Dała o sobie poznać, tak. Dosyć gorąco mieliśmy między innymi dzięki niej sobotę i w ogóle polityczny weekend, a to wszystko za sprawą różnych jej enigmatycznych, może nawet nie enigmatycznych, bo wydawałoby się, że bardzo konkretnych wpisów na Twitterze. Ja może pozwolę sobie tu zacytować za Super Expressem. Wybory najprawdopodobniej 23 maja. Rząd chyba mniejszościowy. Módlcie się za Polskę. A ja nie wiem, czy w PiS-ie się modlili za Polskę. Na pewno było bardzo dużo spotkań. Na Jak widać, w Trybunale Konstytucyjnym się modlili. Tak, ale było dużo bardzo spotkań na Nowogrodzkiej. My też tu pokazujemy zdjęcia, jak wszyscy ważni oczywiście zjechali na bardzo pilną i istotną naradę, no bo nasi dziennikarze, tylko zobaczyli te wpisy Pawłowicz, zaczęli próbować się orientować, o co chodzi, co się dzieje, czy są już jakieś ustalenia, czy to jest jakiś konkretny termin, czy pani Krystyna po prostu znowu zapragnęła, żeby wszyscy o niej usłyszeli. No Andrzej Sośnierz, jak to przeczytał z Porozumienia, był po prostu zdruzgotany. Mówił, że to zupełnie nie tak wyglądały nasze ustalenia, nie tak się umawialiśmy, a tu tymczasem wychodziło, że za chwilę wyjdzie marszałek Witek i ogłosi wybory 23 maja. No na szczęście nic z tego się nie potwierdziło. Po całej serii różnych spotkań, nerwowych narad w końcu państwo się dogadali i wychodzi na to no dalej. Znowu wracamy do punktu, w którym no, dobrze się już to, chyba... To jest dokładnie to, co ja powiedziałam na początku programu. Wiemy, że nic nie wiemy, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy którym w piątek czy w czwartek. Dokładnie oboje tak. Się dobrze bardzo czujemy, że Janku, nie wiemy. Jeszcze jedna rzecz, bo u nas się odbyły wybory. Mamy po prostu pilnujemy konstytucji, wiemy kiedy te wybory. Dokładnie. Tak, opowiedz szybciutko jeszcze, bo nie umawialiśmy się na to, ale to ważne. Przeprowadziliśmy dla naszych czytelników wybory nie tyle korespondencyjne, co interaktywne, internetowe i ich wyniki dzisiaj możemy już spokojnie podać, bo cisza wyborcza. Kto został prezydentem? Prezydentem według naszego wyboru został Szymon Hołownia. Gratulujemy. 47%. Krzysztof Bosak 23%, Andrzej Duda 9%, Władysław Kosiniak-Kamysz 6%, Robert Biedroń 5%. Małgorzata Kidawa-Błońska 4. Przeczytam Państwu wszystko, bo na pewno każdy jest zainteresowany, jak jego kandydat. Marek Jakubiak 3%, Stanisław Żółtek 1,5%, Paweł Tanaj 1% i Mirosław Piotrowski zamyka wyścig z wynikiem 0,5%. No proszę bardzo, to internauci na stronie głównej SE.pl. Oni wybrali, oni w przeciwieństwie do polityków się nie boją po prostu. Janku, idziemy dalej. Rząd gotowy otworzyć zakłady fryzjerskie. Tak. Podobno jest taka decyzja ku twojemu szczęściu pewnie. Tak, ku mojemu szczęściu. Państwo dobrze wiedzą i ty też dobrze wiesz, że ja na to czekam niecierpliwie. Zresztą nie muszę mówić, wystarczy popatrzeć. Ale nie tylko ja, no też mówiłem o tym, że jakby różne sondaże pokazują, że wielu ludzi no, najbardziej czeka na to, żeby pójść spokojnie do fryzjera. Wiemy też, że kwitnie podziemie fryzjerskie, no to tak nie powinno wyglądać, a przede wszystkim te zakłady, one padają, myśmy w Super Expressie opisywali w sobotnim wydaniu dosyć paradoksalną sytuację dwóch fryzjerek mieszkających w tym samym mieście, z których jedna pracuje i normalnie zarabia i ma klientów, a drugiej zakład pada i nie ma z czego się utrzymać. Dzieje się tak dlatego, że jedna swój zakład ma w Zgorzelcu, a druga pracuje w zakładzie kilkaset metrów dalej w Görlitz. I ona strzyże, a w Zgorzelcu jej koleżanka nie ma za co żyć. No to jest paradoks, już czekamy od dawien dawna, apelują nasi czytelnicy, apelują zwykli ludzie, obywatele, żeby no, zmienić to. I rząd daje sygnał, że to ma się zmienić. Wiemy, że dziś, jutro zbiera się znowu ten sztab kryzysowy. Czekamy na nowe, w ten poniedziałek nie dostaliśmy żadnego zluzowania. Może dostaniemy od przyszłego poniedziałku, zwłaszcza, że no, różni przedstawiciele rządu w tej sprawie się wypowiadają i wiele wskazuje na to, że 18 maja będzie tym momentem, gdzie będziemy mogli pójść do fryzjera i do restauracji. Do restauracji, do fryzjera, ale coś wiadomo o zakładach kosmetycznych, bo na to panie też czekają bardzo mocno i z napięciem. Czy zakłady kosmetyczne? Tak, zakłady kosmetyczne również są ujęte w tym, więc spokojnie. Są. No to tak. Dobrze, czyli jesteśmy uratowani i zaczniemy wyglądać to jest, jakoś. To jakby uwierzymy, jak zobaczymy, jak tylko zobaczymy, to opiszemy i na pewno ja też wtedy Państwu dokładnie już konkretnie opowiem, no bo na razie no trudno dywagować. No wiemy, że rząd dzisiaj się nad tym zastanawia, analizuje najnowsze dane. Wiemy, że też jutro jeszcze będą trwały rozmowy w tej sprawie i zobaczymy, może już w tym tygodniu będziemy rząd mieli. Rząd sam nie wie, zważywszy na to, co powiedział minister Szumowski, że właściwie jesteśmy dokładnie na etapie wygaszania pomiędzy szczytem zachorowań, może powodować, tak, że faktycznie coraz więcej będzie tych pytań bez odpowiedzi, jeżeli chodzi o te luzowanie restrykcji. Ale z drugiej strony wiele wskazuje na to, że już jesteśmy naprawdę blisko tego bardzo wyczekiwanego trzeciego etapu. No a potem będziemy wszyscy czekać
kiedy możemy pójść do kina, choć nie wiem, czy w tej sytuacji będzie na co. No właśnie, to jest też problem. Ale mamy tutaj jeszcze jeden taki odprysk tematu epidemii koronawirusa. Tym razem nie robimy tego często, ale będzie o osobie znanej, lubianej i nie polityku, tak. Więc to rzeczywiście polityku. Tak. Edyta Górniak, co tak, tam się wydarzyło? My to dziś na okładce Super Expressu, no bardzo taka odważna, tak bym to ostrożnie powiedział, wypowiedź Edyty Górniak, która no, ogłosiła, że ona nie da się zaszczepić. Nawet pozwolę sobie znowu, nie zgodzę się na szczepienia. Dopóki żyję, nie dam się zaszczepić. Jeśli to będzie przymusowe, to przysięgam, jak tu jestem, że wolę odejść z tego świata, niż dać komukolwiek strzyknąć w mój organizm cokolwiek, czego ja nie znam i nie posiadam wiedzy i możliwości, żeby pójść do laboratorium i analitycznie sprawdzić, co zostaje wprowadzone do mojej krwi. Ogłosiła Edyta Górniak. No my wiemy, no, że ruch antyszczepionkowy ma się bardzo dobrze, ale to, pomimo tego, rozumiem, że pani Edyta Ibupromu też nie wierzy, bo nie przypuszczam, żeby była w stanie przeanalizować jego skład. Jakby, okej. Okay. Prawda? Skoro ktoś nie chce korzystać z dobrodziejstw medycyny i nowoczesnej technologii, absolutnie nie oczywiście musi się zgadzać z panią Edytą. Nikt nie powinien do niczego być zmuszany, pewnie, jasne. Natomiast ja osobiście wolałbym, żeby celebryci, gwiazdy powstrzymały się od zabierania głosu w tego typu sprawach, ponieważ no, w mojej ocenie sieją zupełnie niepotrzebny ferment. Jakby ruch antyszczepionkowy, szczególnie w dobie, ja wiem, że wielu ludzi jest gorącymi zwolennikami tego, że szczepienia są złe, szczepienia są niebezpieczne. Ja nie widziałem ani jednego lekarza, czy naukowca, który by potwierdzał tego typu twierdzenia. No i zwłaszcza w dobie koronawirusa, kiedy wszyscy czekamy na tą szczepionkę, no mówienie, że szczepienia mogą być szkodliwe, jest szkodliwe. Janek, nasi widzowie są bezwzględni, piszą tak o pani Edycie. Igła w plastik się nie wbije. Już dajmy jej spokój, jakby tak. To jest bardzo ulicznie. I tu do ciebie jeszcze informacja. Do ciebie jeszcze jest informacja od pana Jacka, że strzyżenie męskie w Görlitz 13 euro podobno. 13 euro, no tak. Tak. Więc może rozważ. Jeszcze by trzeba tam dojechać. No właśnie, dobrze. Nie, no jeszcze chwilę jeszcze wytrzyma. Ostatnia sprawa, poradnik. Jak rozliczyć swój PIT? Tak. To jest też jeszcze coś, co dzisiaj możemy w Super Expressie znaleźć. No może państwo nie wiedzą, może ten dla naszych czytelników też przygotowaliśmy tu przez cały tydzień taką bardzo konkretną akcję poradniczą, jak rozliczyć ten PIT na ostatnią chwilę, w jaki sposób można to zrobić, gdzie, kiedy, jakie są terminy, co jeszcze można odliczyć od dochodu, a też w jaki sposób opłacić nadpłatę, odzyskać niedopłatę. Wszystko to będziemy dzień po dniu opisywać w Super Expressie. Dzisiaj bardzo konkretne informacje właśnie, jak na ostatnią chwilę rozliczyć ten PIT, dlatego warto do Super Expressu sięgnąć i, no i ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni już ten PIT rozliczyć. No tak, mimo że terminy wydłużone, to też podkreślmy, żeby nie wprowadzić nikogo wszystkich panikę. Państwa, szczególnie internautów, no zachęcamy do korzystania z tej e-technologii. Naprawdę rozliczenie PIT-u przez internet jest bardzo proste i nawet o dziwo, jak no, trudno powiedzieć, żeby rozliczenie PIT-u mogło być przyjemne, ale na tyle, na ile może być, jest najmniej nieprzyjemne, na ile nieprzyjemne może być rozliczanie podatku. Jeżeli państwo nie wiedzą, jak to zrobić, proszę kupić Super Express, tam poradnik dokładnie, tłumaczymy. Jak to wszystko wypełnić. Pozdrowienia, Janku, dla ciebie i dla całej redakcji, bo gwarno tam coraz bardziej, słyszę, tak. Więc no uściskaj wszystkich pewnie od nas bardzo przekażę. Mocno. Dziękuję bardzo. Jan Złotorowicz, wicenaczelny dziennika Super Express. Do jutra, Janku. Widzimy do się zobaczenia, jutro o 9. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Przypomnę państwu, że nadal, mimo że 11 dzień maja dziś mamy, nie wiemy co z wyborami prezydenckimi, mimo że one powinny były odbyć się wczoraj. Wczoraj także, późnym bardzo wieczorem, szef Państwowej Komisji Wyborczej wyciągnął rękę poniekąd, tak to jest interpretowane, do Prawa i Sprawiedliwości i stwierdził, że w sytuacji, w której nie było możliwości głosowania na kandydatów, oznacza to, że tak naprawdę był to brak możliwości głosowania, bo kandydatów nie było. Rozumiem, że może zabrzmieć to absurdalnie, ale ja tylko powtarzam państwu to, co zarekomendowała Państwowa Komisja Wyborcza. Jest to tak naprawdę otwarcie drogi do zarządzenia nowych wyborów przez marszałek Sejmu. Elżbieta Witek ma na podjęcie tej decyzji dokładnie 2 tygodnie, 14 dni. Mówi się nieoficjalnie, że wybory mają odbyć się 28 czerwca. Co w związku z tym z pozostałymi kandydatami, z tymi już zarejestrowanymi i z tymi, którzy jeszcze być może chcieli będą się zarejestrować? Czy będą musieli zbierać nowe 100 tysięcy podpisów poparcia, żeby móc wystartować? Czy będą jednak te prawa nabyte, o których wspominał Jarosław Gowin i Jarosław Kaczyński. Bałagan, po prostu groch z kapustą. Tak to niestety wygląda, nie ma co pudrować rzeczywistości. O niej już w tej chwili w Ekspresie Biedrzyckiej i nasz gość Bartosz Arłukowicz. Zapraszam.
Bartosz Arłukowicz, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, były minister zdrowia i członek sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, specjalnie dla Państwa w poniedziałek. Dzień dobry, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Nie przesadziłam chyba, mówiąc groch z kapustą. No mamy sytuację, której chyba nikt się nie spodziewał. Nikt nie mógł zakładać, że po 30 latach, po 89 roku dojdziemy do sytuacji takiej, w której przychodzi dzień wyborów i nikt nie wie, kiedy te wybory będą, w jaki sposób będą przeprowadzone, kto je będzie przeprowadzał, jak będziemy głosowali. Ta sytuacja pokazuje stan państwa, w jakim dzisiaj funkcjonujemy i moment, do którego doprowadzili nas dzisiaj rządzący. Rządzący z kolei twierdzą, że to opozycja doprowadziła do tej sytuacji, stosując obstrukcję parlamentarną, oskarża Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu, o to, że nie... Inaczej, że bez sensu trzymał tę ustawę tyle czasu w Senacie, po prostu chcąc, żeby w ostatniej chwili ona wyszła właśnie z Izby Wyższej ze względu na to, żeby te wybory się nie odbyły. Rząd, mówiąc krótko, nie ma sobie nic do zarzucenia. To państwo nie chcą współdziałać w trudnej sytuacji epidemii. Panie co, ja mam takie wrażenie, że my doszliśmy do takiego momentu, w którym kłamstwo staje się prawdą. Prawda staje się kłamstwem, czarne jest białe, białe jest czarne. Znaczy, rozumiem, że narracją rządzących jest to, że to Grodzki, marszałek Grodzki i Senat uniemożliwił przeprowadzenie wyborów w Polsce. No więc, szanowni państwo, nie. Prawda jest taka, że to rządzący doprowadzili do tego, że grzebano w ciągu doby czy dwóch w kodeksie wyborczym, zmieniano zasady w taki sposób, że tak naprawdę nie wiadomo, kto te wybory przeprowadza, bo odebrano kompetencje PKW. Karty wyborcze fruwają po ulicach polskich miast. Policjanci zbierają te karty z ulicy. Nie wiadomo, kto je wydrukował, w jakiej ilości, za jakie pieniądze i dlaczego i kto podjął tą decyzję. To są twarde fakty. I nie możemy sobie dać wmówić dzisiaj, bo to będzie grzechem, za który będziemy odpowiadali przez długie dziesięciolecia w Polsce. My, obywatele, dzisiaj, jeśli będziemy akceptowali kłamstwo, które zamienia się w prawdę, będziemy ponosić odpowiedzialność przez długie lata. No dobrze, Państwowa Komisja Wyborcza już teraz takie konkrety wyciągnęła rękę do PiS-u tym swoim wczorajszym stanowiskiem i stwierdzając, że skoro te wybory się nie odbyły, mimo że było zarejestrowanych 10 kandydatów, to można to interpretować tak, jakby tych 10 kandydatów nie było, no bo tak to trzeba rozumieć to, co powiedziała PKW. My wczoraj do późnej nocy rozmawialiśmy z prawnikami, różnymi prawnikami, zupełnie niezależnymi prawnikami. Właściwie każdy z tych prawników stwierdzał, że ma wielki kłopot z interpretacją tego, co PKW ogłosiła. PKW de facto stwierdziła, że wyborów nie przeprowadzono, ponieważ nie było kandydatów. No więc, kandydaci byli. Nie było kampanii wyborczej, nie było faktu głosowania, nie było urn wyborczych. To jest prawda. I w ten sposób starając się interpretować właściwie, bo trudno jednoznacznie stwierdzić to, co przedstawiło PKW, no, chyba mamy nowe wybory, nie do końca wiemy kiedy i nie wiadomo, przez kogo organizowane. To właśnie, na razie możemy tylko spekulować, takie najbardziej prawdopodobne spekulacje, jakkolwiek paradoksalnie, absurdalnie by to nie zabrzmiało, mówią, że mają one odbyć się 28 czerwca. To jest tak naprawdę miesiąc z hakiem i pytanie, czy to jest wystarczający czas na to, żeby sobie z tym bałaganem poradzić, jak pan sądzi? Ja pani przypomnę, że jeszcze w sobotnie popołudnie wszystkie telewizje rozgrzane czerwonymi paskami, żółtymi paskami pokazywały wielką naradę polityków tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, te samochody jeżdżące po ulicach, na kogutach, wysiadający politycy, ochroniarze, zamykane bramy, kamery przez szczeliny pokazujące, co się dzieje na Nowogrodzkiej. To pokazuje w 100% rozkład państwa. My nie wiemy, kiedy będą wybory. Mało tego, uważam, że nikt w Polsce dzisiaj nie wie, kiedy będą wybory. Jarosław Kaczyński jest rozrywany poprzez różne siły koalicyjne, które go przeciągają na swoją stronę. W tym wszystkim Jacek Kurski, który próbuje budować swoją nową pozycję w obozie rządzącym. To pokazuje, że tak naprawdę mamy walkę, notoryczną walkę między sobą polityków prawicy, a w tym samym czasie w Ostrowinie, chyba nie przekręcam nazwy miejscowości, zakażonych koronawirusem jest kilkadziesiąt osób. I tam nie słychać kogutów, tam nie słychać chęci pomocy rządzących. I mi się nikt nie interesuje. Oni po prostu chorują i umierają po cichu. I to jest największy grzech, o który oskarżam rządzących, oskarżam premiera Morawieckiego i oskarżam ministra Szumowskiego.
że dopuścili do sytuacji takiej, że w Polsce toczy się nerwowa debata na temat tego, w jaki sposób i kiedy wybory, a państwo jako takie porzuciło samotnych, starszych, schorowanych ludzi, którzy gdzieś w ciszy po prostu odchodzą. To jest wielkie oskarżenie dla tego rządu. Panie ministrze, właśnie a propos tego, że był pan byłym ministrem zdrowia, czy jest pan w stanie rozszyfrować to już a propos epidemii koronawirusa, co miał na myśli pan minister profesor Łukasz Szumowski, który powiedział, że jesteśmy między, tak to mniej więcej brzmiało, wyhamowaniem krzywej epidemii, a jej szczytem i trendem wzrostowym? To jest tak absurdalna wypowiedź, że tu nie trzeba być ministrem zdrowia. Tu wystarczy wykazać minimum logiki, żeby stwierdzić, że minister po prostu kompletnie nie kontroluje sytuacji. On po prostu nie wie, czy epidemia się wygasza, czy epidemia narasta. Minister zdrowia pokazał też, że kompletnie nie kontroluje tego, co się dzieje w szpitalach. Szpitale wołają o pomoc. Kolejne oddziały, kolejny personel kolejnych oddziałów jest zarażany. W DPS-ach chorują setki ludzi. Umarło setki ludzi, a Śląsk staje się powoli polską Lombardią. I gdzie w tym wszystkim jest minister zdrowia? Minister zdrowia wychodzi i mówi, właściwie jesteśmy w takim momencie, w którym nie wiadomo, czy epidemia wygasza się, czy być może rośnie. Sami chyba państwo się przekonacie. I jednocześnie podejmuje decyzję, czy rekomenduje to, żeby otworzyć żłobki przedszkola. W tym samym czasie zamykane są kolejne szpitale. Jeszcze kilka tygodni temu zamykano lasy, żeby je potem otworzyć. Kompletny chaos, kompletny brak dowodzenia tą sytuacją i kompletny jakby polityczny taki moment, w którym minister zdrowia prędzej czy później zakończy swoją misję dymisją. No dobrze, tylko pytam pana jako lekarza. Jestem ciekawa, czy pan w ogóle umie odpowiedzieć na to pytanie, w jakiej my w tej chwili jesteśmy sytuacji, mam na myśli zdrowotnie, epidemicznie, jeżeli chodzi o Polskę. Czy to rzeczywiście jest tak, że pan nie ma wystarczającej wiedzy, żeby na takie pytanie móc odpowiedzieć? Czy w ogóle ktokolwiek cokolwiek wie w tej sprawie? Panie redaktor, od początku ja, marszałek Kidawa-Błońska, obóz polityczny Koalicji Obywatelskiej, nie używając żadnych partyjnych, politycznych, kampanijnych argumentów, opierając się tylko na tym, co mówił WHO i doświadczenia innych państw, które stoczyły potworną walkę z koronawirusem, mówiliśmy o tym, że testy, testy, testy. Nie można przewidzieć rozwoju epidemii, jeśli nie ma się rzetelnego obrazu skali liczby ludzi zakażonych. Proszę teraz zwrócić uwagę na pewne bardzo ciekawe zjawisko, które obserwowaliśmy chyba w zeszłym tygodniu. Przebadano piłkarzy ekstraklasy, ludzi, którzy de facto niczym nie wyróżniają się spośród nas, poza tym, że są może bardziej wysportowani i przez to może trochę bardziej prowadzący zdrowy tryb życia. Tam się okazało, że kilkudziesięciu spośród tych piłkarzy jest zakażonych bez żadnych objawów. To pokazuje, że my dzisiaj tak naprawdę kompletnie nie wiemy, jaka liczba osób w Polsce jest zakażona i roznosi wirusa bezobjawowo, dlatego że badamy dzisiaj ludzi, którzy pokazują pierwsze objawy choroby, którzy lub są z kontaktu, czyli ludzi, którzy są potencjalnie możliwie zakażeni. A w tym wszystkim spacerujemy po ulicach w maskach zakładanych tak lub lepiej lub gorzej, na nos albo pod nosem i kompletnie rząd nie kontroluje tej sytuacji. I dzisiaj nie ma osoby w Polsce, która w sposób odpowiedzialny odpowie na pani pytanie, jaki jest stan epidemii. Tego w Polsce dzisiaj nie wie nikt i to wynika z winy rządzących, ponieważ nie podjęto wysiłku przetestowania większej liczby ludzi. No dobrze, ale to ile ludzi można przetestować też z drugiej strony, panie ministrze? Znaczy rozumiem, że gdyby pan był ministrem zdrowia, no to co? Przetestowałby pan całą polską populację? No nie da rady, no. Ja nie mówię o testowaniu całej polskiej populacji, ale skoro Niemcy testowali 200 tysięcy ludzi dziennie, a my szumnie zapowiadamy 20 tysięcy i jeszcze nie było takiego dnia w Polsce, w którym przeprowadzono by, a przynajmniej ja nic o takim dniu nie wiem, w którym przeprowadzono by 20 tysięcy testów. Mamy ludzi, których bezwzględnie trzeba testować i to jest grzech śmiertelny, który popełnił minister zdrowia na początku tej epidemii, a mianowicie personel szpitali, DPS-ów i ośrodków, w których przebywają duże skupiska ludzi. To był grzech, który będzie się ciągnął za ministrem Szumowskim, premierem Morawieckim przez lata. Dlatego, że oni dokładnie dopuścili do tego, nie badając lekarzy, pielęgniarek, ratowników, opiekunów, woźnych, kucharzy, kucharek w szpitalach, DPS-ach, dopuścili do tego, żeby wirus wkraczał do ludzi o osłabionej odporności, którzy przebywają w dużym skupisku. I choćby przebadanie personelu lekarskiego to było coś, co było świętym obowiązkiem ministra zdrowia i tego nigdy nie zrobił do końca.
No dobrze, tylko teraz pytanie, co dalej? Jakie możemy decyzje zacząć już podejmować? No bo wiemy, że rząd gdzieś tam powoli, nieśmiało odmraża gospodarkę. Wiemy, że została podjęta decyzja o otwarciu ponownym żłobków i przedszkoli bez przygotowania i to rzecz po raz kolejny też zrzucona na samorządy, ale to pomińmy. Mamy jakieś nieoficjalne informacje o tym, że zakłady fryzjerskie i kosmetyczne mają być otwarte prawdopodobnie od 18 maja. Pana zdaniem to rzeczywiście jest moment na to, żeby już takie decyzje podejmować? No bo też z drugiej strony trzeba tych ludzi jakoś ratować. No, oni też muszą zacząć pracować. Właśnie nie zgodzę się z pani stwierdzeniem, które brzmiało, ale to pomińmy. Nie możemy tego pominąć, dlatego że rząd właśnie dzisiaj podejmuje decyzję o otwieraniu żłobków i przedszkoli, zrzucając pełną odpowiedzialność epidemiologiczną, zdrowotną i polityczną na samorządowców. Ja zadaję pytanie, dlaczego bez żadnych procedur, wskazówek, pomocy państwa o otwarciu swoich żłobków i przedszkoli ma zdecydować burmistrz Darłowa, Łobza, Choszczna? Czy ci ludzie zamykali te żłobki i przedszkola? Czy oni uczestniczą de facto w rządowym procesie walki z koronawirusem? No nie. Te przedszkola, żłobki i inne miejsca publiczne zamknął premier i rząd. I dzisiaj chce to otworzyć, otwiera de facto, rękami innych ludzi, zrzucając siebie całkowitą odpowiedzialność, nie podejmując trudu przygotowania procedury, która byłaby bezpieczna. Już ja nie mówię o tych burmistrzach i wójtach. Ja mówię o naszych dzieciach. Ja swojego dziecka nie posłałbym dzisiaj do przedszkola czy żłobka, nie dlatego, że nie mam zaufania do prezydenta miasta Szczecina, czy do pani, czy pana dyrektora przedszkola, czy żłobka, czy opiekunów, tylko dlatego, że mam za grosz zaufania do rządzących. Nie przygotowali najmniejszej procedury. I pani pyta teraz, kiedy fryzjerzy, zakłady kosmetyczne. Nie wiemy kiedy, dlatego że nie ma w tym żadnego ładu ani składu, bo jeżeli minister zdrowia mówi o tym, wie pani, to wzbudza śmiech na twarzy. Mówi o tym, że dzieci w żłobku i przedszkolu powinny zachować od siebie dystans. I sam de facto śmieje się pod nosem, kiedy to mówi, bo to jest po prostu nieosiągalne. Każdy, kto miał dziecko, kto ma dziecko, kto zna dzieci, ja jestem lekarzem pediatrą, wie, że utrzymanie dystansu między dziećmi w przedszkolu i żłobku jest po prostu niemożliwe. Kropka. I minister na to się zgadza. Z drugiej strony nie pozwala na to, żeby 38 milionów Polaków poszło do fryzjera. W związku z tym rośnie podziemie. Jak rośnie podziemie, to nieprzestrzegane są procedury. Jak są nieprzestrzegane procedury, to rozwija się wirus. Jeżeli się rozwija wirus, to narasta epidemia. I dlatego minister mówi, że nie wie, czy dzisiaj jest wygaszana epidemia, czy jesteśmy u stóp jej wzrostu. Z tego to wszystko wynika. Z braku decyzyjności i odpowiedzialności. Dobrze, to wracając do wyborów prezydenckich, bo one też w cieniu epidemii. Jacek Sasin kilkanaście minut temu w Sednie Sprawy Radia Plus powiedział wprost, to będą wybory mieszane. To będą wybory korespondencyjne i tradycyjne. Co pan na to? Ja w ogóle nic na to, dlatego że ja po prostu nie reaguję na słowa pana posła, ministra, premiera Sasina, bo on jest po prostu niepoważny. On jeszcze 2-3 tygodnie temu mówił o tym, że wybory będą 10 maja, potem był łaskawy popatrzeć w oko kamery i bez mrugnięcia okiem powiedzieć, że nie będą 23 maja. Potem wprowadził wybory korespondencyjne, potem powiedział, że to premier za to odpowiada, za druk tych kart, potem chyba jednak on odpowiada. W związku z tym pan premier Sasin jest niewiarygodny i złożyliśmy wotum nieufności wobec niego i powinien podać się w trybie pilnym do dymisji, ponieważ szkodzi państwu, szkodzi procesom demokratycznym państwa polskiego i powinien ustąpić spełnionych funkcji publicznych. Kropka. Jacek Sasin nie potrafi też odpowiedzieć na pytanie, jakie koszty były związane z organizacją wyborów, nie wyborów 10 maja, bo to jest pytanie do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Znaczy, to jest ekipa, kiedy czytam dzisiejsze doniesienia Dolnośląskiej Gazety Wyborczej o tym, że ten Antonow i premier, tak ci Monty Python, witający, lądujący samolot na Okęciu, wypełniony, jak donosi Gazeta Wyborcza, maseczkami jakimiś jednorazowego użytku, na których ktoś zarobił jakieś pieniądze, za które przepłacono jakieś miliony złotych. Jeżeli media donoszą o jakichś powiązaniach ludzi, którzy dostarczają czy kupują testy ze środowiskiem rządzących, to pokazuje, że ci ludzie są bez żadnych granic, bez żadnych hamulców. I nawet na koronawirusie są ekipy, które się po prostu dorabiają, a rządzący w najlepszym przypadku przymykają na to oko, a być może to ułatwiają. Ja tego nie wiem. Ale patrzę na to z coraz większym zniechęceniem, zdystansowaniem i myślę, że długo będziemy naprawiali w Polsce to, co mieliśmy w Polsce dobrego. To jest kompletna dewastacja państwa, dewastacja moralno-etyczna ekipy rządzącej. I prędzej czy później ci ludzie zostaną z tego rozliczeni.
Tymczasem mamy najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych, w którym Prawo i Sprawiedliwość ma ponad 40%, a Koalicja Obywatelska 15%. Państwo, ja myślę, że sondaże w tym momencie są czymś kompletnie nie obrazującym rzeczywistości. Dlaczego? My dzisiaj, dlatego że jesteśmy w punkcie dewastacji demokracji i u drzwi właściwie autorytaryzmu w Polsce. Ale może wyborcom to nie dzisiaj przeszkadza, no widzi pan to, co się dzieje. Ja mam na myśli, przecież to jest trend, który już nie zmienia się od miesięcy i nie zmienił się nawet wobec tego, o czym pan mówi. Nie szedłbym tak daleko z tą tezą, że wyborcom to nie przeszkadza. Ja mówię o badaniach opinii społecznej. Ja rozumiem. Mnie to martwi, aczkolwiek nie wykluczam takiego scenariusza, że niestety prawdziwy sondaż wyborczy odbędzie się na ulicach polskich miast. I to jest coś, co mnie przeraża. Co to znaczy? Ja myślę, że przyjdzie taki moment, w którym ludzie powiedzą dość, w którym nie będą chcieli tolerować już dalej tego nepotyzmu, tego dorabiania się na państwie, tego braku szacunku dla innych grup społecznych, tej arogancji władzy, tego codziennego kłamstwa, które nas zalewa w każdym wymiarze. Takiej sytuacji, od której rozpoczęliśmy naszą rozmowę, w której nieprawda poprzez wielokrotne powtarzanie staje się prawdą. Prawda staje się bezwartościową rzeczą. To jest taki moment, w którym przyjdzie taki czas, w którym ludzie powiedzą dość. I jeśli nie będą mogli wrzucić kartki do urny wyborczej w wyborach bezpiecznych, tajnych, bezpośrednich i przede wszystkim uczciwych, to po prostu wyjdą na ulicę. Gdyby pan z dystansu teraz sobie spojrzał na to, jak wyglądała ta kampania, a nie kampania, ale wasze stanowisko Koalicji Obywatelskiej, waszej kandydatki, to jakie pana zdaniem błędy popełniono? Bo popełniono na pewno. Tu przede wszystkim nie było żadnej kampanii. 10 marca Małgorzata Kidawa-Błońska przerwała cykl zaplanowanych spotkań wyborczych, była wtedy w Lublinie i wspólnie podjęliśmy decyzję, że musimy wracać z tego objazdu Polski, który przebiegał całkiem sprawnie i dobrze. Ludzi na spotkanie było bardzo dużo, z bardzo dużą energią, taką dobrą, po dużej, dobrej konwencji wyborczej, którą odbyliśmy. Podjęliśmy decyzję, że wracamy i właśnie do tego momentu Małgorzata Kidawa-Błońska jest tak naprawdę jedynym politykiem, kandydatem, polityczką, która powiedziała prawdę. Powiedziała, tych wyborów 10 maja nie będzie, one są niebezpieczne i trzeba te wybory tak naprawdę spróbować je przesunąć w czasie i spróbować powalczyć o to, żeby one były uczciwe. Bo według mnie wartością polityka jest to, jeśli walczy o uczciwe wybory, a nie walczy w nieuczciwych wyborach. To jest zasadnicza różnica. I apelowałbym do innych kandydatów, żeby rozpoczęli walkę o uczciwe wybory, a nie podejmowali walkę w nieuczciwych wyborach. No dobrze, tylko widzi pan, co się dzieje z sondażami. Małgorzata Kidawa-Błońska ma 4% poparcia. Wszyscy kandydaci mieli... Krótka, skończę tylko. Wszyscy kandydaci mieli przerwaną kampanię, panie ministrze. Wszyscy mieli tak samo utrudnione zadanie. I tymczasem dla innych poparcie rośnie, dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej spada. I może to wynika z tego, że ludzie uwierzyli w tę opowieść, że nie chcemy, a właściwie nie opowieść, tylko rzeczywistość, że nie oddajemy Polski walkowerem. I że nawet jeżeli to jest nieczysta gra, to trzeba w nią grać, bo nie można oddać pola walki. I mam wrażenie, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że jednak ludziom nie spodobało się to, że Małgorzata Kidawa-Błońska walczyć nie chce, mimo wszystko. Małgorzata Kidawa-Błońska będzie walczyć. Na razie walczy o to, żeby w Polsce były uczciwe wybory. I to jest najważniejsze. Ale to nie zależy, no przecież. No, panie redaktor, można przyjąć taką postawę, jaką pani w tej chwili przyjmuje i powiedzieć, to ode mnie nie zależy, w związku z tym nic nie robię, będę czekał, aż świat się poustawia poza mną. Nie, panie redaktor. To my spowodowaliśmy de facto to, że pokazaliśmy to, że wybory 10 maja nie mogą się po prostu odbyć. Jarosław Kaczyński ugiął się i zrobił krok do tyłu. Ja mam wrażenie, że to Jarosław Gowin zrobił, nie państwo. Ale gdybym mógł skończyć. Bardzo proszę. Gdybyśmy nie podjęli tego typu aktywności, to prawdopodobnie wybory 10 maja by się odbyły. Jarosław Gowin nie wyszedłby ze swoją propozycją czy tymi negocjacjami, gdyby nic się wokół tej sprawy nie działo. Gdyby Małgorzata Kidawa-Błońska w sposób bierny kontynuowała tę pseudo kampanię wyborczą, bo jej de facto przecież nie było, to pewnie wybory by były. I byśmy byli po wyborach takich, w których kartki wyborcze wsuwane by były
rozwalone skrzynki pocztowe, do których każdy ma dostęp, albo wrzucane za płot. A kto by te kartki liczył, przypomnę, z dopiętym naszym PESEL-em, czyli deklaracją, na kogo się głosuje, to by był kompletny, to już by był taka końcowa kropka nad i upadku demokracji. A tak na razie wywalczyliśmy to, że wyborów 10 maja nie było. Teraz rządzący muszą przygotować kolejne ustawy i będziemy walczyli o to, żeby Polacy mieli możliwość po 30 latach, po 89 roku w wywalczonej demokracji pamięci ludzi, którzy zginęli walcząc o tą demokrację, pamięci naszych wielkich przywódców, pamięci tego, że weszliśmy do Unii Europejskiej, do NATO, że Polki i Polacy będą mieli możliwość wzięcia udziału w bezpiecznych, uczciwych, tajnych, bezpośrednich wyborach. I będziemy o to walczyć, choćby nie wiadomo, ile osób nas krytykowało, ile osób mówiło, a to nie od nas zależy, zostawcie to innym. Nie ma zostawcie innym. Będziemy o to walczyć. No dobrze, te wybory mieszane, pana zdaniem, bo na to pytanie mi nie odpowiedział pan, to jest pomysł godny rozważenia? My dzisiaj jako środowisko polityczne składamy propozycje zmian w kodeksie wyborczym, w których przedstawimy swoje propozycje. Na dzisiaj, przypomnę, mamy ustawę, która mówi o tym, że będziemy głosowali wszyscy korespondencyjnie według niewiadomych zasad. To na rządzących dzisiaj spoczywa odpowiedzialność naprawienia kodeksu wyborczego. Już abstrahuję od tego, że nie powinno się w nim robić zmian na 6 miesięcy przed wyborami, ale jesteśmy w sytuacji tak, jak jesteśmy. Nie ma wyborów w Polsce. I to jest prawda, że dzisiaj prezydent urzęduje bez procesu wyborczego. W związku z tym do 6 sierpnia prezydent będzie zajmował swoje stanowisko. Co będzie potem, nie wiem. Czy będą to wybory mieszane? Nie wiem. Czy będą to wybory korespondencyjne? Także nie wiem. W takim stanie jest dzisiaj polska demokracja. Dobrze, to już ustaliliśmy. Ja pytam o pana opinię. Uważa pan, co być może pan zdradzić, co się w tej nowelizacji kodeksu wyborczego proponowanej przez państwa znajdzie, bo ja mam wrażenie, że to też naszych widzów interesuje, co państwo mają do zaproponowania konkretnie. No bo to, że niczego nie wiemy, to wiemy. Tylko co dalej? My proponowaliśmy już w przeszłości zbudowanie takiego systemu głosowania mieszanego, ale przede wszystkim przeprowadzanego przez Państwową Komisję Wyborczą, przez odpowiedzialnych urzędników państwowych, którzy biorą odpowiedzialność za te wybory. To nie jest tak, że ktoś z nas się upiera, że wszyscy muszą pójść do urn wyborczych, oddać swój głos, bo są ludzie starsi, schorowani, którzy wyjechali ze swojego miejsca zamieszkania, którzy chcą zagłosować korespondencyjnie. To wszystko może być akceptowalne. Ale to wszystko musi być zrobione w sposób cywilizowany. No i może być tak, że na przykład poza granicami kraju, ja rozmawiam z Polonią właściwie każdego dnia, my mamy miliony ludzi, którzy de facto nie mogą zagłosować, dlatego że w tych krajach jest po prostu zakaz wyjścia z domu. Jak nasze państwo dba o prawa wyborcze naszych obywateli, skoro po prostu się nimi nie interesuje? Jak dbamy o tych ludzi, którzy są starsi, schorowani? Jak mają zagłosować ludzie w kwarantannie, ponad 100 tysięcy ludzi w kwarantannie? Jak ci ludzie mają pójść do wyborów? No właśnie pana o to pytam, jakie wy macie rozwiązanie? Właśnie. I tutaj są możliwe rozwiązania korespondencyjne, tylko przeprowadzone w sposób, znaczy ja mówię o sferze przyszłości i sferze niezapisanej dzisiaj w prawie, żeby było jasne. Bo na dzisiaj mamy ustawę, którą mamy, nie chcę o niej już mówić. Jeśli korespondencja, tak, ale w sposób cywilizowany, kontrolowany i przede wszystkim tajny, a nie w taki sposób, że musisz podać swój PESEL, żeby zagłosować. No przecież ludzie żyjący w miasteczkach, miastach, wsiach, wielkich aglomeracjach nie mogą odkrywać swoich preferencji wyborczych, bo jeśli je odkryją, to jest to już wtedy dyktatura, ponieważ władza może podjąć czynności, które będą zmieniały pogląd obywatela w taki czy inny sposób. Wydarzenia nabierają tempa podczas naszej rozmowy, panie ministrze. Właśnie mamy informację z ostatniej chwili, która mówi o tym, że Jarosław Gowin stwierdził i właściwie zapowiedział, że dziś będą przedstawione propozycje zmian legislacyjnych, tej nowelizacji ustawy, która została zapisana w porozumieniu Kaczyński-Gowin, czyli dziś być może będziemy znali jakieś szczegóły. Gowin jednocześnie dodaje, że jest za tym, żeby wybory były hybrydowe, czyli łączone, czyli tradycyjne i korespondencyjne. Jeszcze przedwczoraj pan były premier Gowin zajeżdżał z dosyć dużą szybkością na Nowogrodzką, negocjował z Jarosławem Kaczyńskim. Media donosiły, że Ziobro jest w trasie, że Kurski być może dojedzie. Pani, to jest wszystko jakiś teatr absurdu. Ja oczekuję od rządzących przedstawienia zmian legislacyjnych, które umożliwią Polakom bezpieczne, uczciwe wybory, a nie zapowiedzi medialne Jarosława Gowina.
oczekuje przedstawienia ustawy, która naprawi tą ustawę, którą dzisiaj mamy, która jest po prostu, która uniemożliwia przeprowadzenie wyborów. Ja bym oczekiwał, że oni w końcu przestaną dyskutować ze sobą, a zajmą się tym, co w Polsce ważne, czyli ratowaniem ludzi w koronawirusie i przeprowadzeniem uczciwych wyborów. Panie ministrze, pytanie ostatnie, bardzo ważne i chciałabym, żeby z ręką na sercu pan na nie odpowiedział. Rozumiem, że Koalicja Obywatelska nie będzie miała innego kandydata na urząd prezydenta niż Małgorzata Kidawa-Błońska. Małgorzata Kidawa-Błońska jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Na dzisiaj nie wiemy, jakie będą wybory, kiedy będą wybory, w jaki sposób będą przeprowadzone, kto będzie liczył głosy, kto je będzie przeprowadzał i przede wszystkim nie wiemy, czy w ogóle one się odbędą. Więc jeśli ta wiedza będzie publiczna, to wtedy będzie można przystąpić do kolejnego etapu rozmowy o tym, w jaki sposób przeprowadzić uczciwą kampanię wyborczą, a potem uczciwe wybory. Podkreślam słowo uczciwe. Ale zakładamy, panie ministrze, że to będzie uczciwa rywalizacja, uczciwe wybory, normalna kampania wyborcza. Oczywiście pewnie poniekąd inna ze względu na epidemię. Pytam o to, czy Koalicja Obywatelska będzie miała kandydatkę Małgorzatę Kidawę-Błońską? To jest proste pytanie. Czy zastanawiają się państwo, czy będą zmieniać kandydata na to? Pani mnie pyta po raz drugi na pytanie, które pani odpowiedziałem, więc powtórzę pani jeszcze raz. Nie odpowiedział pan mi na to pytanie. Jest, a ja zapytam, czy będzie. No. Ale w których wyborach, pani redaktor? Kiedy przeprowadzanych? Na podstawie jakich przepisów? Korespondencyjnych? Czy urnowych? Czy będzie je robił Sasin? Czy poczta? Czy PKW? Czy może ktokolwiek inny? A może Zbigniew Ziobro będzie je robił? Jeżeli pytania na te odpowiedzi się pojawią, no to wtedy będą się pojawiały odpowiedzi na inne pytania. Ja mogę odpowiadać na temat tego, co jest dzisiaj. Dzisiaj mamy wybory kopertowe Sasina z fruwającymi kartami wyborczymi po polskich podwórkach. W związku z tym powiedzieliśmy tym wyborom dość. Kaczyński się cofnął i teraz przystępujemy do kolejnego etapu walki o uczciwe, bezpieczne wybory. No dobrze, ale Małgorzata Kidawa-Błońska, mówi pan, że jest kandydatką, więc nie przeszkadzało wam to, że latają karty wyborcze po podwórkach, bo to było tylko wezwanie do bojkotu, a nie wycofanie kandydatury, panie ministrze. Więc naprawdę, no już nie przesadzajmy z tą interpretacją. Ale proszę zadać mi pytanie, bo ja nie wiem, o co pani pyta. Jeśli pani mnie pyta o to, czy Małgorzata Kidawa-Błońska powinna się wycofać formalnie z list wyborczych, nie, dlatego że tempo zmian kodeksu wyborczego i tempo narad na Nowogrodzkiej właśnie wskazują na to, że nigdy nie wiadomo, kiedy te wybory i w jaki sposób będą się odbywały. Jeśli pani mnie pyta, czy akceptujemy sposób wyborów kopertowych Sasina 10 maja, powiedzieliśmy twardo nie. Jeśli mnie pani pyta, czy zaakceptujemy przyszłe wybory, odpowiadam nie wiem, dlatego że nie wiem, jakie te wybory będą. I to są to bardzo precyzyjne odpowiedzi. I proponowałbym, żebyśmy wszyscy uczciwie podchodzili do sprawy. Dzisiaj mamy w Polsce kolosalny problem walki z koronawirusem, mamy kolosalny problem z demokracją, kolosalny problem z przeprowadzeniem wyborów i to pytanie, czy Małgorzata Kidawa-Błońska będzie kandydatem, czy jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej, nie jest w mojej ocenie pytanie najważniejszym, ale po raz trzeci pani odpowiem, jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Dobrze. Stawiamy kropkę w takim razie, nie doczekam się odpowiedzi na moje pytanie. Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia, członek sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Panie ministrze, ogromne pozdrowienia, podziękowania za spotkanie i życzenia zdrowia. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. To był Ekspres Biedrzycki. Już za chwilę Państwa gościem będzie profesor Marek Migalski, politolog. Rozłożę na czynniki pierwsze, mam nadzieję, to co dzieje się w tej chwili i wszystkie propozycje, które się pojawiają, a także zinterpretuję słowa Bartosza Arłukowicza. Nie wiem, czy Państwo mają podobne wrażenie do mnie, ale jednak ta niechęć odpowiedzi na pytanie, co dalej z Małgorzatą Kidawą-Błońską, jest znamienna, według mnie przynajmniej. Ale chwilkę teraz robimy przerwy, jeszcze przed rozmową z panem profesorem i wracamy do tematu Hot 16 Challenge. Doskonale Państwo już o tym wiedzą, jako nasi widzowie, bo pokazywaliśmy, jak wyzwania przyjmują właśnie w tej sprawie poszczególne osoby publiczne. Profesor Marcin Matczak ostatnio też rapował po to, żeby móc zebrać pieniądze na koronawirus. Akcja zatacza coraz szersze kręgi, także w polityce. Dziś kilka takich wykonań dla Państwa mamy. Pierwsze z nich już teraz. Hej, tata Maty, sprawdź ten styl tu. Myślisz, że RPO w rapy nie ma skillsów? Mylisz się, ziomku, to oczywiste. Tako Bonus i Łona są na mojej playliście. Na ładne sweterki z królewskim logo. Reaguję alergią, reaguję trwogą. Przed prowincją bardziej chlę kark. Tam gdzie nie na wansy, a na bilet brak. Bity sample, to nie mój trip. Ale zrozumieć chcę, unikam strefy VIP. I może nie jest ze sztuką zgodne to, ale sprawdź jak nawija Bodnar RPO.
kamień jak Syzyf pcham, wciąż i wciąż. Unia nie może się wynieść jak eks-mąż. Konstytucja to dla mnie wersy modlitwy. Nie oddam jej na pastwę disującej sitwy. Jestem straszny, Korwin-Mikke się wpieprzył w politykę, by że zrobić oczywistą, stawić czoła socjalistom. Po wsadzeniu już za kraty ostatniego demokraty socjalistów uszatkuję, bo to są zwyczajne szmaty. Ja pierniczę różne pisy, które żrą z państwowej misji, choćby były zjednoczone, ale lecą w lewą stronę. Tak to zawsze robią szuje, wszystko wszystkim obiecuję, że będziemy w mig bogaci, a nie pyta, kto zapłaci. Za ojczyznę ratowania, zamiast rzucać się przez morze, trzeba wziąć takie odrenie, obciąć jaja. Nasz widz, pan Pająk, pyta, gdzie Janusz Gangsta Hardcore Rap? No proszę bardzo, był. Janusz Korwin-Mikke, pozdrawiamy bardzo mocno. Nie wiem, czy będzie rapował. Zaraz sprawdzimy. Marek Migalski, pan profesor, już z państwem, specjalnie z analizą politycznej, trudnej rzeczywistości. Dzień dobry, panie profesorze, słyszymy się. Dzień dobry, słyszę panią. Pozdrawiam naszych widzów, słuchaczy, czytelników. Pozdrawiamy również. Panie profesorze, tak naprawdę... Sytuacja od naszego ostatniego spotkania zmieniła się niewiele. Przewaliło się, przepraszam za kolokwializm tych wydarzeń, całe mnóstwo, ale de facto jesteśmy w miejscu, w którym byliśmy kilka tygodni temu. Jesteśmy w punkcie wyjścia, tak można powiedzieć, bo tych wyborów nie było, nie wiadomo kiedy będą i w ogóle nie wiadomo co dalej. No ja się rzeczywiście cieszę, że od naszego spotkania zmieniło się to, że pani już nie wyraża krytycznych uwag na temat mojego wyglądu. To jest ważna i pozytywna zmiana. Pamiętliwy niezwykle, naprawdę. To powinno charakteryzować każdego politologa, jeśli rzeczywiście ma mieć pamięć większą niż muszka jednodniówka. A mówiąc poważnie, to rzeczywiście można powiedzieć, że nie zmieniło się nic, a jednocześnie zmieniło się wszystko. Ja dzisiaj sobie pozwoliłem na taką uwagę na Twitterze, że gdyby Jarosław Kaczyński nic nie robił, zamiast robić wszystko przez ostatnie dwa miesiące, to dzisiaj świętowałby zwycięstwo Andrzeja Dudy w pierwszej turze z poparciem 60-70%, być może przy frekwencji 30%, no ale przecież 5 lat temu ta frekwencja w pierwszej turze była 49%, więc jak widać niby nic się nie zmieniło, ale zostało zdekodowane po raz kolejny to przekonanie o geniuszu Jarosława Kaczyńskiego, który po prostu wszystkich ogrywa, ma o 150 posunięć do przodu, wszystko przemyślane. Okazuje się, że po prostu to oni sami się tak zamotali, że nie byli w stanie doprowadzić do wyborów. To jest pierwszy raz od 30 lat, że ekipa rządząca, mając swojego prezydenta, szefa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, NIK-u, policji, prokuratury, nie była w stanie po prostu doprowadzić do zwycięstwa czy do przeprowadzenia wyborów, w których ich kandydat był pewnym zwycięzcą. No dobrze, ale też warunki, w których muszą grać, się nie są proste, przyzna pan. Tak, tylko że się okazuje, że można było przeprowadzić te wybory z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego przy minimalnych kosztach społecznych, zdrowotnych, mówię z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego, i mieć dzisiaj sprawę załatwioną. Natomiast te wszystkie kontredanse przeprowadzane w Sejmie spowodowały, że ta ekipa nie była w stanie doprowadzić do przeprowadzenia wyborów i zmusiła PKW do tego, żeby dzisiaj wydała z siebie informacje o tym, że wybory właściwie się nie odbyły, bo nikt z nich nie wystartował, co oczywiście jest kuriozalne, ale jako decyzja polityczna ja witam tę decyzję jako pewne wyjście do rozwiązania tego problemu, o którym pani mówiła i z którym wszyscy mamy do czynienia. Właśnie, panie profesorze, czy my tę decyzję, o której wczoraj poinformował szef PKW, mamy traktować, mamy interpretować jako wyciągnięcie ręki do partii rządzącej, takie, no, pomożemy, żeby jakoś ten proces wyborczy się odbył, no bo musi pan przyznać, że jednak interpretowanie niemożności odbycia tych wyborów, w których było de facto zarejestrowanych 10 kandydatów i uważać, że tych kandydatów tak naprawdę nie było, no bo do tego decyzja PKW się sprowadza, no to jest dość absurdalna jednak. Wydaje mi się tak przynajmniej. Ale to nie jest najbardziej absurdalna decyzja organu państwowego w ostatnich miesięcy, tak bym powiedział. I jeśli pani pyta, do kogo jest ta ręka wyciągnięta, czy ten gest skierowany, to bym powiedział, że wskazując na męki pani poprzedniego gościa, to również do opozycji. Dlatego, że oczywiście, że to jest rozwiązanie w większości naszych problemów. Znaczy wszystko zaczyna się od nowa, to jest uwolnienie Sądu Najwyższego od bardzo ciężkiej decyzji, to jest uwolnienie nas wszystkich od takiego poczucia, że znaleźliśmy się w sytuacji kuriozalnej. Dzisiaj wszystko zostało przez
przez tę decyzję PKW zresetowane i rozpoczynamy te wybory od nowa. Tak jakby, trochę udając, że się tamte nie odbyły, co oczywiście jest straszne, ale lepszego chyba wyjścia nie było. Proszę zwrócić uwagę, pani mówi o tym, że to jest trochę pomoc dla partii rządzącej. No ja tak nie uważam, dlatego że oczywiście pomaga to wyjść z tej sytuacji, w której się obóz władzy się sam zaplątał. To, no to prawda. Natomiast odsunięcie wyborów o te prawie dwa miesiące, bo to oznacza de facto decyzja PKW, w kontekście dzisiejszych sondaży, które widzimy, czyli słabnięcia Andrzeja Dudy, wcale nie jest takie miłe dla obozu władzy, natomiast pozwala fantastycznie wyjść z problemu, który się nazywa Małgorzata Kidawa-Błońska, partii opozycyjnej, ponieważ dzisiejszy sondaż, który pokazuje, że ona ma poparcie na poziomie 5%, została wyprzedzona przez Krzysztofa Bosaka, świadczy o tym, że jeśli ta partia nie skorzysta z tej ręki podanej przez PKW i nie zmieni kandydatki, no to skończy jak Unia Wolności w 2000 roku. No właśnie, panie profesorze, przysłuchiwał się pan przynajmniej końcówce tej mojej rozmowy z Bartoszem Marłukowiczem, kiedy ja próbowałam wyciągnąć od niego informację, czy Małgorzata Kidawa-Błońska jest i będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej. I jedyne, co powtarzał, to, że ona jest kandydatem. Natomiast nie chciał odpowiadać, czy będzie, no bo w jakich wyborach, na jakich zasadach i tak dalej. Czy dla pana jest to znamienne, czy ja przeinterpretowuję i nadkładam zbyt daleko idące wnioski tej wypowiedzi? Bo zabrzmiało to tak, jakby to już nie była koniecznie Małgorzata Kidawa-Błońska. Nie dezinterpretuję i nie przeinterpretuję pani, natomiast muszę powiedzieć, że ja w związku z tym, że już czekałem na łączach, to słyszałem pani pytania, natomiast Bartosza Rukowicza widziałem tylko. Aha, widziałem bez fonii, było, rozumiem, tak. Tak, ale to było jeszcze lepsze, dlatego że po prostu słowami można coś zaczarować, natomiast ja widziałem wijącego się Bartosza Rukowicza i pani powtarzające się pytania i rozczarowanie, że nie usłyszała pani odpowiedzi. To tylko świadczy o tym, że sytuacja Platformie jest tragiczna, ale w jakim sensie PKW uratowało Platformę? To znaczy doprowadzenie do faktycznych wyborów, w których kandydatka największej partii opozycyjnej, partii, która pół roku temu dostała 28% poparcia społecznego i sukces tej kandydatki na piątym miejscu z poparciem 5%, to jest po prostu katastrofa i to mogłoby oznaczać nie tylko porażkę tej kandydatki, ale to mogłoby oznaczać też dezintegrację tego obozu politycznego. Natomiast rozpoczęcie procesu na nowo, czyli zbieranie podpisów i przede wszystkim wyznaczenie nowego kandydata, daje szansę tej partii, zresztą lewicy też, dlatego że notowania Roberta Biedronia też są dramatyczne, dzisiaj 2%, daje szansę na restart, na wybranie nowego kandydata, nowej kandydatki być może, chociaż raczej kandydata, i powalczenie, nie już być może o zwycięstwo z Andrzejem Dudą, ale przynajmniej o to, żeby nie zostać wyprzedzonym przez Krzysztofa Bosaka. Więc to jest duża szansa dla tej partii. Ja się nie dziwię trochę Arłukowiczowi, że on się wił, bo on nie mógł powiedzieć na dzisiaj, że tak, zmienimy, ale ta decyzja musi zapaść w ciągu najbliższych kilku dni, bo wyborcy Platformy Obywatelskiej czekają na tę decyzję. No dobrze, panie profesorze, ale widzi pan po stronie Koalicji Obywatelskiej kogokolwiek, kto skuteczniej mógłby zastąpić Małgorzatę Kidawę-Błońską jako kandydat na prezydenta, tudzież kandydatka? Widzi pan w ogóle taką osobę? No bo wymienić, okej, okay, tylko na kogoś konkretnego, prawda? Jeśli miałbym być złośliwy, to bym powiedział, że każdy nowy kandydat będzie lepszy niż kandydatka dotychczasowa. Małgorzata Kidawa-Błońska ma mnóstwo zalet, ale one nie ujawniły się w sytuacji pandemii. Ona po prostu sobie nie poradziła z tą sytuacją psychologicznie, wizerunkowo, politycznie i tam każdy kandydat będzie od niej lepszy. Czy to będzie Sikorski, czy to będzie no Tusk, to mówi się o tym, chociaż wątpię w to, ale być może, kto wie. Czy to będzie Jaśkowiak, no po prostu ktokolwiek, kto tam przyjdzie, będzie miał lepszy wynik wyborczy niż wskazywały na to ostatnie notowania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Więc to jest duża, jeszcze raz powtarzam, to jest duża szansa dla opozycji. Ja się w ogóle dziwię, dlatego że opozycja zamiast świętować od kilku dni swój sukces, odtrąbić go po prostu wszem i wobec, to mówi, że została po raz kolejny oszukana przez Jarosławów, że to się znowu, wszystko się dzieje nie po jej myśli. Wyborcy nie lubią łajs, nie lubią beks, lubią ludzi, którzy zwyciężają. Jarosław Kaczyński, który jest największym przegranym tej całej sytuacji, o czym mówiliśmy na początku, który się potknął o swoje nogi, ciągle mówi, że zwycięża i że właśnie panuje nad tą całą sytuacją i ta wiara przenosi się na wyborców, chociaż jest nieprawdziwa przecież, fakty tego nie potwierdzają. Natomiast opozycja, która właśnie zaliczyła największe swoje zwycięstwo od kilku tygodni, po prostu rozpacza i mówi o tym, że po raz kolejny została oszukana i ograna przez Jarosława Kaczyńskiego. To najlepiej pokazuje kondycję polskiej opozycji, panie profesorze, po prostu. To jest też, jak pan doskonale pewnie wie, siła Jarosława Kaczyńskiego. Słabość opozycji jest siłą Jarosława Kaczyńskiego.
Jasne, że tak, natomiast proszę pamiętać, że my mówiąc o Platformie Obywatelskiej nie mówimy o całej opozycji, dlatego że część opozycji radzi sobie całkiem bardzo. Kosiniak-Kamysz ma dwukrotnie wyższe notowania niż PSL, czyli on sobie w tej sytuacji poradził. Hołownia, którego też przecież należy zaliczyć do kandydatów opozycyjnych, jest obok Kosiniaka największym, najgroźniejszym kandydatem dla Andrzeja Dudy, zarówno w pierwszej, jak i w ewentualnej drugiej turze, a ta druga tura jest coraz bardziej prawdopodobna. Bosak radzi sobie też nadzwyczaj dobrze. Okazało się, że Konfederacja jednak popełniła, czy postawiła na dobrego kandydata, bo zamiast jednak kuriozalnego króla, którego przed chwilą zobaczyliśmy w bardzo brutalnym, bo jak Państwo sobie przysłuchacie ten tekst, on zasługuje przynajmniej na zainteresowanie prokuratury, czy na Brauna, postawiła na cywilizowanego, przewidywalnego Bosaka i to sobie w miarę dobrze radzi. Więc tutaj największy problem ma Lewica z Robertem Biedroniem i przede wszystkim Platforma z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Wracając jeszcze do poszczególnych kandydatów, my jako Super Express przeprowadziliśmy wczoraj wybory. Oczywiście z lekkim przymrużeniem oka, ale stwierdziliśmy, że idziemy zgodnie z prawem i konstytucją. Odbyło się głosowanie na naszej stronie internetowej. Cieszyło się ono ogromnym zainteresowaniem. I nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, czy dotarło do pana, kto wygrał te wybory u nas. Nie, bo... Robert Biedroń. Szymon Hołownia, prawie 50% na pierwszym miejscu. Na drugim Krzysztof Bosak. Oboje rozumiemy, że to nie są reprezentatywne. Internauci to jest tak, bardzo szczególny rodzaj wyborcy, o tak no, nazwijmy. Ale one coś pokazują. Znaczy, ja też mam wrażenie, że najlepiej sobie w tej sytuacji poradzili Hołownia i Kosiniak-Kamysz. Hołownia dlatego, że jest jakimś powiewem świeżości. On potrafi się i wzruszyć, popłakać, i być poważny. Znaczy, ja nie dawałem mu dużych szans na początku i mam wrażenie, że gdyby ta kampania toczyła się dalej bez epidemii, to on by gdzieś w połowie tej kampanii po prostu gdzieś padł. Znaczy, bo przestałby wzbudzać zainteresowanie. Natomiast jakoś sobie z tym poradził. A Kosiniak-Kamysz, bo w nim dostrzegliśmy jakąś powagę. Znaczy ten facet po prostu jest człowiekiem, który ma poglądy mniej więcej zbliżone do przeciętnego Polaka, to też dla niego dobrze działa, ale też po prostu okazał się być poważnym facetem, znaczy takim, którego chcielibyśmy widzieć na funkcji prezydenta, który jest z jednej strony właśnie poważny, a z drugiej strony potrafi wyciągnąć rękę do przeciwnika politycznego, czyli jest tym, którego chcielibyśmy widzieć jako głowę państwa, jako jednoczącego człowieka, a nie zwiększającego podziały polityczne, więc tych dwóch polityków na pewno jest największymi zwycięzcami tej dotychczasowej kampanii. No i bardzo mocno, nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, jednak mam wrażenie, że żona pomogła Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że ona zrobiła bardzo dobrą robotę według wielu, że pokazała się jako taka nowoczesna, otwarta, bez kompleksów kobieta, taka kobieta, jaka ja teraz powinna być uważana za kobietę nowoczesną, po prostu, nowoczesna Polka. To zresztą, proszę zwrócić uwagę, dotyczy również żony Hołowni. Znaczy ona też na pewno dodaje mu pewnej... Oficer, pilot. Punktów po prostu. Tak. Prawda? Natomiast rzeczywiście myślę, że żona Kosiniaka-Kamysza otworzyła go na te takie bardziej, powiedziałbym, mniej tradycyjne czy mniej konserwatywne środowiska, co oczywiście dla kandydata, który chce walczyć o 50% poparcia społecznego, jest bardzo istotne. Także tak, tutaj obydwie panie wypełniły swoją rolę, co należy zapisać im na plus, no przecież nie kandydatom, bo oni nie wybierali sobie kiedyś za żonę akurat tej kandydatki, tej pani, która im pomoże kiedyś w wyborach. Myślę, że aż tak cyniczni nie są. Są cyniczni, ale nie aż tak, zapewne. Panie profesorze, wracając do samego przebiegu kampanii. Mamy kilka takich informacji, które dziś się pojawiły. Mamy Jacka Sasina, który mówi o tym, że wybory prawdopodobnie powinny być hybrydowe, czyli łączone tradycyjne z korespondencyjnymi. Potwierdza to też Jarosław Gowin, który zabrał głos i zapowiedział, że dziś już propozycja zmian legislacyjnych dotyczących wyborów się pojawi, czyli ta słynna nowelizacja zapewne zapisana w porozumieniu Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin. Jak to pana zdaniem w tej chwili będzie wyglądało i w jakiej perspektywie my w ogóle możemy myśleć o wyborach? Bo nieoficjalnie mówi się 28 czerwca, tylko czy to się da zrobić? To się da zrobić, co więcej, to trzeba zrobić. Znaczy według obecnej sytuacji prawnej w ciągu najbliższych paru dni marszałek Witek ogłosi wybory i one rzeczywiście powinny się odbyć na przełomie czerwca i lipca. W moim przekonaniu najlepszym rozwiązaniem jest owa hybrydowość. To znaczy ci, którzy chcą
zagłosować korespondencyjnie, zgłaszają taki wniosek i dostają, mam nadzieję, że za potwierdzeniem, swój pakiet wyborczy, bo po prostu boją się pójść do lokalu wyborczego, mają takie prawo. Natomiast ci, którzy mają trochę więcej odwagi, może nie rozwagi, a może po prostu jakiejś fantazji ułańskiej, no to idą normalnie do lokalu wyborczego, gdzie jest nie gminna komisja wyborcza, tylko obwodowa komisja wyborcza, nadzorowana przez PKW, wybory są zorganizowane przez PKW i wtedy mamy jakieś takie poczucie gry fair, to znaczy, że po prostu na przełomie czerwca i lipca wybierzemy rzeczywiście tego kandydata, który ma największe poparcie społeczne, bez sztuczek ze strony obozu władzy, bez jakiejś obstrukcji ze strony opozycji. Będziemy wiedzieć i wreszcie rozstrzygniemy, bo nam jest potrzebna ta głowa państwa na sytuację, która nadchodzi, czyli przede wszystkim kryzysu ekonomicznego. Mhm. No i po prostu zobaczmy, policzmy się, wybierzmy w sposób najbardziej demokratyczny i prawny tego, kto ma największe poparcie społeczne. Niech on po prostu będzie prezydentem, czy to będzie Andrzej Duda, czy Hołownia, czy Kosiniak, czy być może jakaś nowa twarz Lewicy albo Platformy. Po prostu miejmy to za sobą, dlatego że to się Polakom należy, zwłaszcza w perspektywie tego, co nas czeka. No, na tym polega demokracja i na tym polega radość życia w wolnym kraju. Panie profesorze, czy ma pan wrażenie, że ludzie zaczynają tracić zaufanie do państwa? To wynika trochę z badań, bo przedwczoraj ukazał się sondaż, w którym nastąpiła mijanka. To znaczy, że 44% wyborców powiedziało, że rząd źle sobie radzi z epidemią, natomiast 42%, że dobrze. I tu nastąpiła mijanka i myślę, że z tym związany jest też poziom zaufania, o który się pani pyta. To znaczy, im bardziej wyborcy widzą, że rząd sobie nie radzi, czy władza sobie nie radzi, tym mniejsze mają do niej zaufanie. Ale w Polsce w ogóle zaufanie do władzy jest jednym z najniższych w Europie i myślę, że ta epidemia na początku zwiększyła zaufanie do władzy, natomiast w związku z tym, że rząd sobie średnio radzi z epidemią, to być może będzie powrót do tego niskiego stanu zaufania, który mieliśmy sprzed epidemii. Panie profesorze, mamy wypowiedź Łukasza Szumowskiego dokładnie sprzed wczoraj. Wie pan, co chcę zacytować, ale przypomnę naszym widzom. To powiedział profesor Łukasz Szumowski. Jesteśmy na etapie między wygaszaniem epidemii, a wchodzeniem w trend wzrostowy. No i co myślę, pan na to? Że jesteśmy na początku albo na końcu naszego programu. Tak, właśnie o to chodzi. Co się wydarzyło? Jak minister zdrowia może pozwolić sobie na wyrażenie takiej opinii, na wygłoszenie takiego zdania? No, ja chyba nie jestem Polakiem, dlatego że większość Polaków dzisiaj obdarza największym zaufaniem pana profesora Szumowskiego. Pana, który w styczniu był na nartach we Włoszech, pod koniec stycznia chyba mówił, żeby się nie wygłupiać z tymi maseczkami, bo one niczemu nie pomagają. Znaczy, ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem tego zakochania w jego smutnych oczach, w zachwytu nad tym, że on się jakoś tam zciął na krótko albo że ma przekrwione oczy. I mówiąc szczerze, no, to jest jakieś dla mnie dziwne. No i nie wiem, no, wydaje mi się, że osoba, która pełni tak ważne w obecnej chwili stanowisko, nie powinien sobie pozwalać, że albo będzie padać, albo będzie słońce. No to jest godne górali, najstarszych górali, ale nie ministra zdrowia. Co będzie, czas pokaże, tak. Ulubione powiedzenie też wielu dziennikarzy. Panie profesorze, co się działo pana zdaniem tak naprawdę na Nowogrodzkiej w sobotę? W momencie, kiedy zjeżdżały tam limuzyny, kiedy pojawiali się kolejni politycy, kiedy mieliśmy jakiś totalny chaos informacyjny związany z tym, czy i jakie decyzje będą podjęte. O godzinie 18 wiadomo było, że praktycznie o godzinie 20 marszałek Witek wygłosi expose i była już mowa nawet o tym, że premier Morawiecki złożył dymisję i że ona już właściwie jest bardziej niż pewna. Oczywiście w takich sytuacjach narasta mnóstwo plotek. To jest też no, niestety wypadkowa niedoinformowania zarówno dziennikarzy, jak i społeczeństwa, ale no, coś tam ewidentnie się działo. Pana zdaniem co? Trochę pan zna Nowogrodzką. I trochę znam też plotki, na przykład ta książeczka, która jest po tej stronie, którą napisałem niedawno z pewnym neurobiologiem, mówi o roli plotki w naszym życiu. Plotka jest pewnym uzupełnieniem stanu braku informacji. My plotkujemy dlatego, że po prostu trochę uzupełniamy informacje, których nam brakuje i w ten sposób budujemy w ogóle relacje społeczne. Plotka była bardzo ważna w rozwoju naszego gatunku Homo sapiens. Natomiast co się działo tam? Myślę, że tam nastąpiło, mówimy teraz o Nowogrodzkiej w godzinach popołudniowych w sobotę, tam było zmiękczanie Gowina. Ja się zorientowałem, że tak jest jeszcze przed 20, w momencie, w którym wszyscy komentowali tweet pani Pawłowicz, która zapowiadała, że właśnie nastąpi przejście do rządu mniejszościowego i żebyśmy się wszyscy modlili za Polskę. Ja sobie pomyślałem wtedy tak, jeśli pani Pawłowicz coś wie, to znaczy, że to na pewno nie jest prawda.
bo gdyby Jarosław Kaczyński chciał coś przeprowadzić, to pani Pawłowicz byłaby ostatnią osobą, która by się o tym dowiedziała. Natomiast w związku z tym, że ona o tym informowała, znaczy, że została zbriefowana, zaspinowana po to, żeby stworzyć taką atmosferę nacisku na Gowina. I jeśli jakoś bym jednym zdaniem miał opisać to, co wówczas działo się na Nowogrodzkiej, to było grillowanie Gowina po to, żeby go zmusić do rzeczy, których on nie chciał, czyli wyborów 23 maja. Ale on chyba się nie dał. W moim przekonaniu zresztą zachowuje się w ostatnich tygodniach bardzo przyzwoicie, najprzyzwoiciej być może w całej swojej karierze. Politycznie jestem wobec niego dosyć krytyczny, natomiast tutaj muszę przyznać mu, że on nas uratował przed tą tragedią 23 maja i przed zepchnięciem Polski w taką całkowicie dyktaturę hybrydową. Trzeba mu to oddać, zamiast go hejtować, co robi prawie cała klasa polityczna i duża część komentatorów. Plotka o dymisji Morawieckiego, skąd się wzięła, jak pan sądzi? Znaczy to już jest jakiś totalny absurd i spekulacja naprawdę z kosmosu, czy coś jest na rzeczy? Myślę, że coś jest na rzeczy, dlatego że Morawiecki chyba nie chce być premierem rządu, który zostanie postawiony w rogu Unii Europejskiej. On został, proszę sobie przypomnieć, moment, kiedy on został mianowany premierem. Dlaczego zastępował Beatę Szydło? Bo miał poprawić naszą pozycję w Unii Europejskiej. A tak by się okazało, że on skończy jako taki gorszy Orban. Myślę, że jemu to nie było w smak, że on też dbał o to, żeby wszystko zaczęło przynajmniej przypominać standardy europejskie czy demokratyczne i on w tej rozgrywce był w moim przekonaniu raczej po stronie Gowina niż po stronie Ziobry czy Kurskiego. No właśnie o rolę Ziobry też chciałam zapytać, bo Zbigniew Ziobro milczy dość teatralnie w całej tej sytuacji. Jak to interpretować? Ja na to zwróciłem uwagę w 10 minut po tym, jak zostało upublicznione porozumienie dwóch Jarosławów. Dlatego, że to, co było najbardziej widoczne w tym porozumieniu, to było to, czego tam nie było, czyli nie było podpisu Zbigniewa Ziobry. No właśnie. Ja sobie wtedy znam przecież Zbyszka, bo jesteśmy na ty, bo spędziliśmy 5 lat w Europarlamencie. Ja znam go i wiem, że on musiał w tym momencie poczuć się wyeliminowany. To znaczy, no jeśli coś się układa w Polsce, najważniejszego, co może być, czyli układa się kalendarz wyborczy, wyborów prezydenckich i on nie jest w to zaangażowany, no to on musiał pokazać swoją rolę. I dla niego ogromną gratką byłoby wyeliminowanie Gowina z rządu, ponieważ on wówczas stawałby się dla Jarosława Kaczyńskiego najważniejszym partnerem politycznym, no i też wzmacniałby swoją pozycję zarówno wewnątrz rządu, jak i po prostu w całym kraju, więc trudno się dziwić, że on pokusił się o taką próbę wyeliminowania tego innego stronnictwa sojuszniczego wobec partii rządzącej i podjął grę na eliminację Gowina, na wypchnięcie go z obozu władzy. Bardzo przemyślana intryga, na końcu chyba się nie udała, ale bardzo, bardzo trafnie przeprowadzona. Czy pana zdaniem Mateusz Morawiecki będzie kozłem ofiarnym tej całej sytuacji? Bo ja zaczynam obserwować taki trend zrzucania odpowiedzialności na pana premiera, bo już to powolutku widać. Jacek Sasin właściwie na wszystkie pytania dzisiaj mojego kolegi Jacka Prusinowskiego odpowiadał, to Mateusz Morawiecki, to była decyzja pana premiera, tutaj to pytanie do Mateusza Morawieckiego. To jest taka narracja, która już teraz zaczyna się pojawiać coraz częściej. Więc jest takie zrzucanie odpowiedzialności na szefa rządu. No ale rozumiem, że to jest zrzucanie odpowiedzialności ze strony tego, który właśnie leci z tych sań. Więc to, że on się dramatycznie chwyta jeszcze kogoś, kto na tych saniach jest, to ja się nie dziwię, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu silniejszą pozycję w rządzie, ale co być może nawet ważniejsze, w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego może mieć Morawiecki, jeśli by się to zmieniło, jeśli jednak Kaczyński by uznał, że będzie bronił swojego drucha wieloletniego, czyli ministra Sasina, czy wicepremiera Sasina i poświęci tego, który go zawiódł w ostatnich godzinach, czyli premiera Morawieckiego, który zagrał z Gowinem, o czym rozmawialiśmy przed chwileczką, no to wtedy oczywiście los Morawieckiego jest przesądzony. Natomiast to, że Sasin broni się, zwalając winę na kogoś innego, jest tak ludzkie, tak naturalne, oczywiście i tak obrzydliwe, ale jakoś powiedziałbym ludzko, a już na pewno politologicznie zrozumiałe. I już na sam koniec, panie profesorze, jak pan sądzi, 28 czerwca? A może na sam początek, bo to nie wiadomo. Właśnie, nie wiemy, na którym etapie jesteśmy, to prawda. 28 czerwca, wtedy się odbędą wybory, jak pan sądzi? Oczywiście byłby pan bardzo bogatym człowiekiem, gdyby potrafił pan wróżyć z fusów. Niemniej jednak myślę o skali prawdopodobieństwa. O, w ten sposób. Nie wiem, czy to jest 28 czerwca. To jest między 28 czerwca a połową lipca. Nikt chyba tego dzisiaj nie wie, nawet sam Jarosław Kaczyński, więc tego typu spekulacje ze strony politologa byłyby nieuprawnione, chociaż oczywiście dziennikarze mają prawo dopytywać oraz spekulować. Taki jest państwa zawód. Pana zdaniem ludzie zmobilizują się do tego, żeby na te wybory pójść, czy mają już tak serdecznie dość, że po prostu będą to mieli daleko za sobą?
pójdą. Pójdą i ta frekwencja nie będzie zła, zwłaszcza jeśli będzie ta możliwość hybrydowości, czyli będzie można wysłać list ze swoim głosem bądź wstawić się w lokalu wyborczym osobiście. Przypomnę jeszcze raz, 5 lat temu ta frekwencja w pierwszej turze była 49%, więc myślę, że tutaj też będzie w granicach 40%, może nawet 50%. Tak, to jest dzisiaj chyba najlepsze rozwiązanie i myślę, że wyborcy na to czekają, a to, że są zirytowani, wkurzeni, wcale nie musi działać przeciwko frekwencji, dlatego że również tego typu emocje powodują, że mamy jakieś reakcje społeczne i jedną z tych reakcji może pójść i zagłosowanie nie nawet na swojego kandydata, tylko przeciwko temu swojemu znienawidzonemu kandydatowi. Panie profesorze, bardzo dziękuję jak zwykle za spotkanie. Zapraszam już na kolejne, to tak zapowiadam tylko. Profesor Marek Migalski, specjalnie dla Państwa, z analizą obecnej sytuacji politycznej, niełatwej. Panie profesorze, pozdrawiamy, dużo zdrowia i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dzięki. Przypomnę Państwu jeszcze, że Jarosław Gowin zapowiedział, że dziś poznamy propozycje zmian legislacyjnych związanych z wyborami. Oczywiście chodzi o nowelizację tej ustawy, która pozwalała na przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych, które miały odbyć się wczoraj, ale się nie odbyły. Dziś więc być może poznamy jakieś szczegóły. Nieoficjalnie na razie mówi się o tym, że mają być to wybory hybrydowe, czyli łączone, korespondencyjne i tradycyjne, i mają odbyć się 28 czerwca. To są te najbardziej prawdopodobne spekulacje, które w tej chwili się pojawiają, bo proszę tylko pamiętać, że te informacje, które Państwu przekazuję, to wynikają niestety raczej ze spekulacji i wyciągania wniosków z tego, co mówią rządzący. Na razie, gdybyśmy rzeczywiście mieli obstawiać, to tak to będzie wyglądało. Czekamy na szczegóły. Ma je dzisiaj przedstawić Jarosław Gowin. Sam to zapowiedział i sam wspomniał o tym, że jest zwolennikiem wyborów hybrydowych. W związku z tym mówienie rzeczywiście o tym łączeniu tradycyjnych z korespondencyjnymi wydaje się być jak najbardziej uprawnione. Obiecałam Państwu dziś, że zobaczą Państwo jeszcze kawałek Hot 16 Challenge, czyli przypomnę tego wyzwania, które rzucają sobie poszczególne osoby publiczne. Tak naprawdę to jest efekt kuli śniegowej już w tej chwili. Codziennie pojawia nam się kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt nowych wykonań. Widzieli Państwo już dzisiaj Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Widzieli Państwo swojego ulubieńca. Tutaj pozdrawiam wszystkich naszych komentatorów na czacie, Janusza Korwin-Mikkego. Teraz kolejny odcinek. Proszę sprawdzić, co przed nami. Wczoraj zbierałam oklaski i krótkie momenty od ręki. Dzisiaj jedyne, co zbieram, to maski, piosenki w zeszycie i Netflix. Nie będę śnić o tym, że niebo znowu ma kolor niebieski. Wysyłam tam więcej niż kulek ma Nesquik. Zbieram siły, by biec. Każda z nich wyrywa się. Cztery strony, wiele wejść. Na niebo skłon pali mnie. O, nie wiem nawet, który wers. Niczego nie mogę być pewna. A przecież miałam plan, czuję się jak dla katedra. Gaja Escobar, a nigdy nie grałam w play, a to strata czasu, bądź co bądź. Dzisiaj pykam w Tomb Raidera, wcielam się w Lara Croft. Ok w kok, spinam włosy gęste. Hop, 16 challenge, rymy na prędce. Przerywam złą energię, stop, zanim się nakręcę. Dbam o dobrą karmę i przytulam konkurencję. Na odległości, w masce, przez Wi-Fi of course. Skąd pewność, że wróci normalność? Nie wróci, bo skąd? Że normalne, bo było jak było. Przez lata to co? Co było, to było. Przypadło, ej, ale ząk. Było, nie wróci, wszystko za nami. Nowe zasady za zasadami. Dłonie pokrywa warstwa plastiku. Poci się skóra i strach w przełyku. Jeden kolega kmini piekarnię. Chce nam wypiekać muzyczną Narnię. Inny kolega nie ma na fajki. W kieszeni piątka, znoszone Nike. Gdzie się podziały tamte prywatki? Każdy na chacie przelewa kwiatki. Teraz twój kumpel z łokcia cię wita. Na twarzy maska. To była kolejna odsłona Hot 16 Challenge, czyli akcji ludzi, no takiego polskiego życia publicznego, tak to nazwę bardzo szeroko, bo to są, jak Państwo widzą, i politycy, i artyści, i sportowcy. No niemal wszyscy włączają się do tej akcji właśnie, żeby zbierać pieniądze na walkę z koronawirusem, żeby wspomóc pracowników służby zdrowia. Zacny bardzo pomysł. Państwa opinie bardzo różne. No oczywiście, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, mają Państwo do nich prawo. My sobie to będziemy pokazywać, bo rzeczywiście no warto pomagać w każdy sposób. Szczególnie jeżeli ludzie to robią razem i solidarnie, to tym bardziej. Teraz, ponieważ tak wprowadziłam optymistycznie, no to skoro już wprowadziłam optymistycznie, to specjalnie dla Państwa Piotrek Bukowski, Coś Dobrego, nasz stały cykl. Dzień dobry, zapraszam na Coś Dobrego.
Alpaki odwiedzają seniorów w Kalifornii. To pomysł pracowników Centrum Zwierząt z San Diego. Dwie alpaki, Kronk i Kusko, to zwierzęta terapeutyczne. Ale na co dzień ich życie sprowadzało się do tego, że siedziały w zagrodzie i jadły siano. I właśnie w takich warunkach oglądały je dzieciaki. Ale teraz to się zmieniło i zwierzęta wyszły do ludzi. Od jakiegoś czasu odwiedzają osoby starsze. Ale wszystko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Czyli przez szybkę. Ale nawet jak przez szybkę, to szybko można się zaprzyjaźnić. Grupa nastolatków wyremontowała mieszkanie jednej z bydgoszczanek. Pracowali w pocie czoła i teraz oddali jej klucze. I właścicielka nie kryła wzruszenia. Nie do opisania, naprawdę. Warto dodać, że to już 17 mieszkanie wyremontowane przez uczniów z Bydgoszczy. No i jak sami zapowiadają, na tym na pewno nie poprzestaną. No ich motto to chyba pokój wam wszystkim. Muzeum Gdańska namawia mieszkańców, żeby przebierali się za dzieła sztuki. Chodzi o to, żeby odtwarzać sceny z obrazów czy ze zdjęć w prawdziwym życiu. I są już pierwsze zgłoszenia. Tutaj wersja z przeciąganiem liny. Tu wersja królewska. A tu wersja naprawdę królewska. No dobra, przyznaję, wiernie odtworzyć dzieło to prawdziwa sztuka. Małe, bez obrazy, sorry. A jak wiadomo, kto sztuka, nie błądzi. Czy jakoś tak. Piotrek Bukowski, do zobaczenia. Niech wam też przytrafi się coś dobrego. I tyle dobrego, bo właśnie mamy nowe informacje z Ministerstwa Zdrowia. Drastyczna zmiana tematu, ale wszystko musi być na bieżąco. Nowe statystyki. Państwo oczywiście będą się zaraz irytować, że po co je podawać, skoro na pewno są przekłamane, ale jednak taki jest nasz obowiązek. Mamy oficjalnie informacje z Ministerstwa Zdrowia i będziemy się z nimi, państwem dzielić. 16 206 osób zakażonych w tej chwili koronawirusem, czyli mamy duży wzrost ponad 200 osób znów od 17.30 od wczoraj. 3 nowe zgony, czyli 803 osoby zmarły już z powodu COVID-19, ale rośnie także liczba wyleczonych. 5816 osób tę walkę z koronawirusem wygrało. To jest bez wątpienia dobra informacja. Niestety nie wiemy, w jakiej sytuacji epidemicznie jesteśmy, ponieważ pan profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia, stwierdził, że jesteśmy między wygaszaniem epidemii a jej epicentrum. Tak to mniej więcej zabrzmiało 9 maja, dokładnie przedwczoraj. Szef resortu zdrowia takie zdanie wypowiedział, więc tylko spokój może nas uratować i ostrożność, bo bez wątpienia tej nigdy za wiele. Teraz mieliśmy łączyć się z naszym dziennikarzem z Łodzi, ale nie wiem, czy to połączenie udało się już nawiązać, czy nie, nie mamy jeszcze. Dobrze, to w takim razie w oczekiwaniu na połączenie z naszym dziennikarzem, mam nadzieję, że się uda. Zapraszam Państwa jeszcze na trochę show biznesu. Natalia Krystek-Lesiak i Hot Plota. Dziś o gwiazdach, które w czasie kwarantanny rozbierają się do rosołu. No to smacznego. Na początek jednak Arnold Schwarzenegger. Nie nagi, ale za to w szpagacie. 72-letni gwiazdar Hollywood został tak zwanym viralem, kiedy opublikował ten filmik. Przy okazji, ja też siedzę w szpagacie. No, prawie. Britney Spears tymczasem pokazała fanom okładkę płyty. Nie, niestety nie nowej, ale za to sama okładka jest nowa i do tego bardzo oszczędna w ubiorze. Natomiast Adele teraz nawet w ubraniu wygląda fenomenalnie. I tak też zapewne będzie brzmieć na nowej płycie, na której zamierza śpiewać o swoim rozwodzie. Czy album ukaże się pomimo pandemii? O tym też piszemy na Hotplocie. Świeżutki krążek zapowiedziała też Lady Gaga. Czasy ciężkie, płyty słabo się sprzedają. Gwiazda postanowiła więc do każdego egzemplarza dorzucać parę różowych stringów. Oby to nie był proroczy dodatek, jeśli chodzi o to, do jakiej części ciała będą nowe piosenki Gagi. Na koniec wiadomość do koronawirusa od Jennifer Aniston, z którą chyba wszyscy się utożsamiamy. Cytuję. Drogi COVIDzie, czy mógłbyś łaskawie się od... Dzięki. Norbi, on the piwnica. Ta piosenka o kobietach będzie, tak mi się wydaje. To nie ten numer, posłuchajcie sami.
mimo że mam wąsy i jestem starym dziadem. Wymelo recytuję ją przed obiadem. Klocuch nominował mnie, tak się stało. Leżę cały czas w piżamie i nic się nie działo. W końcu ktoś napisał do mnie, nie z urzędu skarbowego. Posłuchajcie, drogie dzieci, mędrca hiszpańskiego. Koło fortuny kręci się bez przerwy. Czasem mamy dość i puszczają nam nerwy. Bierzemy świat dosłownie i nie mamy rezerwy. Sypnijcie kasę, niech płynie bez przerwy. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć. Wchodzę w nowe rzeczy, piszę nowe zwrotki. Chodzę na spacery i zarzucam microdosing. Rząd się błaźni i miota, wciąż robiąc propagandę. Uważaj mały, popatrz, mamy w maskach całą bandę. Wojtek z Soku poznaje swoich ludzi nawet w masce. Ja nie umiem się nudzić nawet w masce. Kochanie, choć zjem cię nawet w masce. Do paszportu nowe zdjęcie nawet w masce. Postawię nowy biznes nawet w masce. Jak chcesz komuś pomóc, to zostań w domu albo rząd zrób przelew, byle nie dla rządu. Ja nie zrobię tego tak, żeby to było do wglądu. Milion masek ściągnij gdzieś z Hongkongu, tu w pociągu rząd położy na tym łapę. PZ Rapper, wierzę jak siódemką w longu. Na chód Six Fin Challenge, nasz flow XXL jest. Każą chodzić z maską, oficjele wokół kaszlą nosiciele. W tele mówią, że wybory, zły algorytm. Hot 16 Challenge to była kolejna odsłona akcji, która pozwala zbierać pieniądze na walkę z koronawirusem. Zacna bardzo akcja, będę to podkreślać, i artystów, i innych przedstawicieli życia publicznego, łącznie z politykami. Państwo domagają się, żeby jeszcze raz zobaczyć Janusza Korwin-Mikkego. Kto wie, kto wie, kto wie. Pogadam z Michałem, spróbuję w tej sprawie się do niego odezwać i może jeszcze na koniec dziś Janusza Korwin-Mikkego rapującego właśnie w ramach tej akcji Państwo będą mogli obejrzeć. Przypomnę, czekamy w dalszym ciągu na informacje dotyczące wyborów prezydenckich. Sytuacja na chwilę obecną wygląda następująco, że one się wczoraj nie odbyły. To Państwo doskonale wiedzą. Wiedzą Państwo także, jak sądzę, ci, którzy są z nami od rana na pewno, że Państwowa Komisja Wyborcza wczoraj uznała, że w związku z tym, że te wybory wczoraj się nie odbyły, to można to zinterpretować jako fakt tego, że nie pojawili się żadni kandydaci na prezydenta i dlatego też otwiera to furtkę pani marszałek z Sejmu Elżbiecie Witek do zaproponowania do zarządzenia nowego terminu wyborów prezydenckich. Nie mamy żadnych informacji na razie jeszcze, kiedy do tego mogłoby dojść. Spekulacje są takie, że 28 czerwca to jest ten najbardziej prawdopodobny termin wyborów prezydenckich. Wiemy także, że większość polityków partii rządzącej, oni tak nieoficjalnie już to stanowisko prezentują, że powinny być to wybory hybrydowe, czyli wybory, które łączą tę formę tradycyjną w momencie, kiedy udajemy się do lokali wyborczych osobiście i wrzucamy osobiście głos do urny wyborczej z wyborami korespondencyjnymi. Pytanie tylko, ile czasu będzie potrzebowała partia rządząca, Państwowa Komisja Wyborcza, bo to jest podkreślane, że tu wbrew tej ostatniej sytuacji PKW ma grać pierwsze skrzypce. Ile czasu będzie potrzebować na to, żeby takie wybory zorganizować? Dziś mamy także poznać szczegóły właśnie dotyczące nowelizacji ustawy pozwalającej na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Zapowiedział to były wicepremier i szef porozumienia partii koalicyjnej w tej chwili Jarosław Gowin. Powiedział on właśnie, że dziś takie szczegóły tych zmian i propozycje pojawią się w tej sprawie, więc oczywiście czekamy, bo to zostało zapowiedziane i to tak naprawdę jest no, bardzo ważne, jak my będziemy mogli w trakcie tych najbliższych dni się zachować politycznie, no bo wiadomo, że decyzję trzeba podjąć, prezydenta trzeba wybrać do 6 sierpnia. Andrzej Duda, przypomnę Państwu, będzie sprawował funkcję głowy państwa, więc to tutaj no, czas nas goni, bez wątpienia. Czy my mamy połączenie, czy nie mamy połączenia? Ostatni raz próbujemy. Dobrze, czekamy jeszcze na Grzegorza Mnicha. Dobrze, mamy... A, już! No to proszę bardzo. W takim razie wychodzimy Państwu naprzeciw. Chcieli Państwo zobaczyć jeszcze raz rapującego Janusza Korwin-Mikkego? Bardzo proszę. Hej, tata Maty, sprawdź ten styl tu. Myślisz, że RPO w rapy nie ma skillsów? Mylisz się, ziomku, to oczywiste. Tako Bonus i Łona są na mojej playliście. Na ładne sweterki z królewskim logo. Reaguje alergią, reaguje trwogą. Przed prowincją bardziej chlę kark. Tam gdzie nie na wansy, a na bilet brak. Bity sample, to nie mój trip. Ale zrozumieć chcę, unikam strefy VIP. I może nie jest ze sztuką zgodne to, ale sprawdź jak nawija Bodnar RPO. Kamień jak Syzyf pcham, wciąż i wciąż.
Unia nie może się wynieść jak eks-mąż. Konstytucja to dla mnie wersy modlitwy. Nie oddam jej na pastwę disującej sitwy. Jestem straszny, Korwin Mikkel się wpieprzył w politykę, by rzecz zrobić oczywistą, stawić czoła socjalistom. Po wsadzeniu już za kraty ostatniego demokraty, socjalistów poszatkuję, bo to są zwyczajne szmaty. Ja pierniczę różne pisy, które żrą z państwowej misji, choćby były zjednoczone, ale lecą w lewą stronę. Tak to zawsze robią szuje, wszystko wszystkim obiecuję, że będziemy w mig bogaci, a nie pyta, kto zapłaci. Za ojczyznę ratowania, zamiast rzucać się przez morze, trzeba wziąć takiego. Janusz Korwin-Mikke podjął wyzwanie, jak państwo widzą, rapował w akcji Hot 16 Challenge, akcji, która zbiera pieniądze na pomoc w walce z koronawirusem. Te filmy powstają tak naprawdę jak grzyby po deszczu, więc w kolejnych programach na pewno nowe wykonania będziemy państwu pokazywać. Teraz już pora na Adama Federa i jego cykl Będzie Dobrze. Dziś problemy branży funeralnej. Dzisiaj o branży pogrzebowej, która w czasie pandemii powinna mieć, jak się wydaje, żniwa, ręce pełne roboty. Ale interes, jak się okazuje, nie kręci się. Prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej przekonuje, że w niektórych miejscach w Polsce liczba pogrzebów spadła nawet o 40%. A jakie mogą być powody takiej sytuacji? Jeśli odwołane są zabiegi planowe, to jest mniej przypadków śmierci na salach operacyjnych. Ze względu na mniejszy ruch drogowy jest mniej tragicznych wypadków, wylicza prezes. To jest tragedia i jeżeli tak dalej pójdzie, to trzeba będzie przywrócić normalne funkcjonowanie państwa, aby ratować branżę funeralną. A ponadto ludzie rzadziej chodzą do lekarza, podejrzewa prezes tej izby, więc biorą mniej leków i dzięki temu też potencjalny klient, który ma tendencję do nadużywania medykamentów, dłużej utrzymuje się przy życiu. A branża stoi. Zakład Pogrzebowy Bytom zamieścił oświadczenie. Patrząc na stany magazynowe naszych chłodni, stanowczo dementujemy pogłoski o problemach z zaopatrzeniem. Natomiast Zakład Pogrzebowy Bytom istnieje jedynie w sposób wirtualny. To jest taki profil internetowy o charakterze humorystycznym. Nie ma więc żadnych chłodni. Należy podchodzić do jego oświadczeń z rezerwą. Fakty, liczby są takie, że codziennie w Polsce średnio umiera 1100 osób. A ile osób umarło z powodu koronawirusa? Otóż od początku pandemii niecałe 800 osób. Czyli z punktu widzenia branży funeralnej, no to jest jedynie kropla w morzu potrzeb i szału nie ma. A i to nie jest koniec niedobrych informacji dla tej branży, niepokojących tendencji. Ludzie zamawiają mniej kwiatów, bo liczba osób biorących udział w pogrzebach jest ograniczona. Wybierają tańsze produkty i nie organizują konsolacji, mówi Rafał Cichewicz z krematorium Klepsydra. Czyli dęby, jesiony, drewno egzotyczne, to już nie schodzi. Wystarczy właściwie trumna z wikliny, no bo uroczystość kameralna to po co przepłacać? Takie są czasy, bardzo trudne dla całej branży. Polscy producenci trumien, wieńców, akcesoriów rozmaitych pogrzebowych narzekają. Jedyny taki promyk nadziei na lepszą przyszłość pojawił się w Ganie. Tamtejsi koledzy po fachu robią oszałamiającą międzynarodową karierę. Z jednej strony pandemia przyczyniła się do nagłośnienia tego ich tradycyjnego obrzędu, no bo wzrosło przecież zainteresowanie czarnym humorem. My business, you know, has come down, has come to... Ale oni też niecierpliwie wyczekują końca pandemii, która uniemożliwia im przecież rozwinięcie skrzydeł, czyli tournée po całym świecie. We are going to go around the world. Po pandemii wyruszymy w podróż dookoła świata i nauczymy ludzi tego, co robimy. Nauczymy ich, jak oddawać szacunek zmarłym. Tak mówi lider tych funeralnych celebrytów, roztańczonych żałobników. Można powiedzieć, że cały biznes związany z pochówkami, czy to w Polsce, czy w Ganie, to bez znaczenia, niecierpliwie wyczekuje końca pandemii. I oby się doczekał, oby odżył. Tego chyba należy teraz życzyć branży funeralnej. Będzie dobrze.
To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas i zapraszamy oczywiście na jutro, na godzinę 9. Wtedy startujemy z super raportem. Pozdrawiamy Państwa bardzo mocno, wszystkich naszych widzów na stronie głównej SE.pl i na naszym kanale na YouTubie, naszym kanale Super Ekspresu. Zachęcamy do subskrybowania przy okazji, bo te subskrypcje rzeczywiście rosną, rosną, rosną. Bardzo, bardzo nas to cieszy, więc liczymy na jeszcze więcej. Dobrego, spokojnego, zdrowego dnia. Widzimy się jutro o godzinie 9. Do zobaczenia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem będzie dzisiaj Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwojowego, a porozmawiamy o tarczy finansowej. Czy mamy gościa? Dzień dobry, witam serdecznie panie prezesie. Czy my się słyszymy? Tak jest, słyszymy się. Panie prezesie, stan sprzed weekendu to było 50 tysięcy firm otrzymało wpłaty na łączną kwotę około 10 miliardów złotych. 50 tysięcy firm zatrudniających około 500 000 osób. Czy w ciągu tych kilku dni, bo to są dane bodajże z piątku, czy w ciągu tych kilku dni sytuacja się zmieniła i liczba tych firm, które stały się beneficjentami tarczy finansowej, się zwiększyła? No tak, rzeczywiście tutaj warto powiedzieć, że to zaledwie półtora tygodnia, dokładnie około 55 tysięcy firm otrzymało już wsparcie z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Kwota, która do nich powędrowała, to jest na piątek 10 miliardów ponad złotych, natomiast dziś wysłaliśmy kolejne 1,5 miliarda złotych i to jest to, co pan redaktor pyta, to co się zmieniło. Natomiast w tej chwili trwa przetwarzanie tych wniosków, które pojawiły się w bankach w piątek, sobotę i niedzielę. I jak ona się skończy, to pewnie też poinformujemy o tym, ile kolejnych firm otrzymało wsparcie i na jaką kwotę. Mamy sobie dzisiaj porozmawiać na temat błędów, jakie popełniają przedsiębiorcy, składając te wnioski po to, żeby ostrzec przedsiębiorców, żeby tych błędów nie popełniać. Taka miejska legenda mówi, że jednym z błędów jest to, że na wniosku podpisują się Jan Kowalski, bo we wzorze jest Jan Kowalski. Czy to prawda? Nie, jeżeli chodzi o podpisywanie tych wniosków, to on odbywa się na zasadzie takiej, że ktoś loguje się swoim loginem i hasłem normalnie do bankowości elektronicznej i w tym momencie podpisuje wniosek ta osoba, która ma te uprawnienie. Co do zasady jest to właściciel, co do zasady jest to współwłaściciel firmy, ewentualnie księgowa, która ma takie upoważnienie i z tym problemu nie ma, dlatego że to w momencie składania wniosku jest podpisywane po prostu automatycznie dokładnie przez tę osobę. Natomiast jeżeli mówimy o błędach, to czy niedociągnięciach, powiedzmy po stronie przedsiębiorców, no to tutaj takim największym błędem, który zwłaszcza w ostatnim tygodniu, w drugiej połowie tego tygodnia nam pokazał się, że to jest spory kłopot, to jest to, że przedsiębiorcy składają rozliczenie za kwiecień VAT-u dokładnie na przykład w środę rozliczają ten VAT. Tak było rzeczywiście w ubiegłym tygodniu i tego samego dnia składają wniosek w bankowości elektronicznej o uzyskanie subwencji. My wielokrotnie podkreślaliśmy, powtarzaliśmy, bądź też błąd, że w ogóle nie rozliczają kwietnia z VAT-em i pokazują kwiecień jako miesiąc referencyjny spadku. No i my musimy w tym momencie odpowiedzieć, że mają nierozliczony kwiecień. My wielokrotnie powtarzaliśmy. Panie prezesie, zanim pan wyjaśni tę szczegółową kwestię VAT-owców, dlaczego należy złożyć deklarację VAT i odczekać tych kilka dni, za sekundkę do tego wrócimy. Ja bym chciał tylko, żeby pan zechciał powiedzieć, jacy przedsiębiorcy mogą te wnioski składać.